w tej sprawie, o czym zaraz pewnie opowie i będziemy też mogli więcej usłyszeć o jej kontaktach z grupą taką roboczą na temat long covidu. Także, no ale dobrze. Tu pyta pan Jan, czy long covid to oznacza lifelong covid? No może nie dla wszystkich, ale dla wielu osób, na razie przynajmniej, long covid oznacza no, dwuletnie, trzyletnie objawy i to niestety na razie nie zanosi się dobrze, że w sensie samo nie minie. No ale drodzy Państwo, oficjalnie rozpoczynam 162 webinarium poświęcone aktualnej sytuacji zakażeniom lekoopornym, bo przypomnę, że zaległość mamy z poprzedniego tygodnia i od tego zaczniemy. Agnieszka miała opowiedzieć o lekoopornych zakażeniach u siebie w swoich doświadczeniach i o tym opowiemy. I druga sprawa to long covid, o którym będzie mówiła Maja. I trzecia sprawa to EpiGard i aktualna sytuacja. Jeżeli zdążymy tylko, to oczywiście o tym opowiemy. Nie wiem, czemu Agnieszka się nie włączyła jeszcze. Agnieszko, jesteś w pokoju wykładowców. Zapraszamy. Zaraz spróbuję. No właśnie, to Agnieszkę włożyłam do pokoju, bo nie była. No właśnie nie wiem, ona chyba się wylogowała i no właśnie. Agnieszko, jesteś w pokoju. Halo. Jestem, ale coś mnie nie widać chyba. No nie widać cię, ale to dlatego, że chyba sobie wyłączyłaś kamerę, bo myśmy to nic nie zrobili. Ciekawe. No włączyć kamery to ja już nie umiem. Tu jest tylko stop video. To tylko syn umie to zrobić. Maciek, jesteś potrzebny. Ja cię mogę po prostu jeszcze raz wylogować i zalogujesz się ponownie. Dobra. To możemy tak zrobić. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy to pomoże. Dobrze, Agnieszka już jest. No to zaraz popatrzymy, czy uda jej się podłączyć. Halo, Agnieszko, włącz się teraz, może się uda. Mamy też już twoją prezentację wgraną, także jeżeli tylko będziesz gotowa, to możemy zaczynać. A ja w międzyczasie oczywiście jak zwykle odpowiemy na parę pytań. Po jakim czasie od zachorowania na COVID dochodzi do long COVID-u? Proszę Państwa, definicja long COVID-u mówi o 3 miesiącach od przechorowania COVID-u. Jeśli występują objawy, czy utrzymują się objawy, to jest to problem. Agnieszko, widać cię, więc. No widać, to dzięki synowi memu. A, okej. Okay. On tutaj nacisnął, tu 2 palce, tam 1 palec i mu wyszło. Super, no to dobrze. Proszę Państwa, czyli tak, long COVID rozpoznajemy, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące po ostrym COVID-zie i jeśli są to objawy, które należą do jakiejś konkretnej grupy. Ten long COVID, myśmy już tutaj Państwu to kiedyś pokazywałem, ale mogę to pokazać jeszcze raz. To będzie przypomnienie. Mogą być to objawy ze strony układu oddechowego, pokarmowego, mogą to być objawy ze strony układu nerwowego. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Mogą to być objawy skórne, czyli różnego rodzaju wysypki, pokrzywki. Mogą być to objawy ze strony również układu immunologicznego, na przykład jakieś choroby autoimmunologiczne nowe. Pozwoliłam sobie wrzucić obrazek na WhatsAppa. Sorry, że przerywam. Dobra. Witaj Maju, witaj. Pozwoliłam sobie wrzucić taki poglądowy obrazek, z czym to jeść. No dobrze, to zaraz my ten obrazek też sobie tu wciągniemy. Ja mam to gdzieś w prezentacji, ale nie chciałbym tu przedłużać. Też tu, o, mamy. No dobrze, mamy ten obrazek, to możemy od razu pokazać. Czyli long COVID to choroba, która rozwija się
czy objawy utrzymują się ponad 3 miesiące od wyzdrowienia, od ostrej fazy COVID-u. No i są to objawy nowe, prawda? Czyli coś takiego, co pojawiło się, a czego wcześniej nie było i nie da się inaczej wytłumaczyć, prawda? No bo ktoś mógł oczywiście po COVID-zie, nie wiem, złapać grypę i grypa mu uszkodziła serce, no ale co do zasady uważamy, że to mają być objawy nowej choroby, która rozwinęła się w wyniku zakażenia COVID-19. A ja chciałam tutaj własną koncepcję podać. Ja uważam, że to jest po prostu globalizacja i teraz będzie tylko jedna choroba w medycynie. No tak, ale wiesz... Wszystko będzie long COVID-em i to łatwo zapamiętać. Każdy się będzie mógł diagnozować przez Google, bo jedna choroba. Mam pytanie tylko, Agnieszko, jeżeli wysyłałaś mi plik w PDF-ie, to on nie działa. To jakbyś mogła go wysłać jeszcze raz. Dzisiaj jest za dzień. No, ja na to nic nie poradzę. Wysłałaś plik, który się po prostu nie chce otworzyć. Robię co mogę, ale no niestety... Wyślę nie w PDF. Inaczej zrobię. Dobra. No bo bardzo bym chciał go odpalić, a nie mogę mam ktoś, tylko ten poprzedni. Ktoś nam chce przeszkodzić, proszę Państwa, my się nie damy. No tak, tu, tym bardziej, że tu taki wyskakuje napis, że tam, że ten plik jest corrupted, a corrupted to znaczy niedobrze. Ale to znaczy, już, że wirusa ci wysłali po prostu. Może mi się teraz uda to zaciągnąć, bo to taki jest problem, że te pliki takie jakby niby uszkodzone, to one nie dają się wciągnąć na platformę i dlatego pozwoliłem sobie zwrócić uwagę, ale wydaje mi się, że ten się zaciąga. Dobrze, chyba się uda. Tak? Chyba się uda, tak, już go konwertuję, także nie musisz mi wysyłać drugiego. A my w międzyczasie jeszcze odpowiemy na jakieś jedno czy dwa pytania, żeby nie marnować czasu. Skoro o szczepionkach to już była mowa, to już mówiliśmy o COVID-zie, mówimy tutaj o przewlekłym COVID-zie, czy długim COVID-zie, czy long COVID-zie, jak kto chce. Mają Państwo tutaj różne mechanizmy. No i teraz tak, jest coś faktycznie, tu Państwo piszą, jeżeli powyżej 60 roku życia i jednowalentna jako ostatnia, to ma być kolejna dawka. Proszę Państwa, nie wiem, co napisało ministerstwo, wiemy, co napisało WHO. WHO napisało, że grupy ryzyka, jeśli upłynęło więcej niż 6 miesięcy od ostatniej dawki, mogą przyjąć szczepionkę numer 5 czy 6, czyli dawkę przypominającą dla tej grupy można już stosować i nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale już można wpisać teoretycznie w systemie, tylko nie daje się wpisać w gabinet.gov.pl tej trzeciej dawki, bo przeskakuje na drugą, ale ją można wpisać. Czyli tak jakby pacjent dostaje ponownie dawkę drugą przypominającą. Myśmy już wczoraj szczepili pacjentów trzecimi dawkami przypominającymi. Także no i cóż, muszę Państwu powiedzieć, że szczepionka firmy Novavax wciąż dobrze się trzyma. Najnowsze badanie opublikowane, to, które też dzisiaj Państwu pokażę, pokazuje nam, że również radzi sobie z XBB i to chyba nawet nie gorzej niż, a może nawet lepiej niż szczepionki BA4, BA5. Także dalej możemy... Słucham? Szczepić się teraz czy poczekać na jesień? Czy szczepić się teraz, czy szczepić na jesień, to raczej bardziej zależy od tego, jaki masz teraz poziom przeciwciał, bo COVID-u jeszcze wciąż przecież jest sporo. No i szczepić się wtedy, kiedy upłynęło... Szczepić się trzeba wtedy, kiedy nam spada odporność. Jeżeli nie chorowałaś teraz w tej fali, no to pewnie nie masz odporności już za wysokiej. Jak nie chorowałam, to nie mam. Właśnie jak nie chorowałam, to mam. No cóż, to tak nie działa niestety. To podobno 6 miesięcy od poprzedniej dawki. No właśnie, 6 miesięcy od poprzedniej dawki, a zachorowanie podbija nam trochę tę odporność. Oczywiście w zależności od tego, czy bardzo objawowe, czy mało objawowe, ale jednak ten kontakt z wirusem naturalny, no jeżeli byliśmy wcześniej szczepieni, to jednak nam tę odporność trochę podbija. No tu tak, pan tylko, Jakub... że jeszcze przy okazji uszkadza tą odporność też, także
Nie wiem, czy no jest. Dobrze, no ja wiem, że uszkadza. Ja nie mówię o tym, że ktoś ma sobie, że tak powiem, fundować na własne życzenie mieszaną odporność, tylko po prostu tak jest. No, jeżeli nie udało nam się uchronić przed zachorowaniem, to najczęściej mamy jednak tę odporność trochę wzmocnioną przez zachorowanie. Ale oczywiście nie życzymy nikomu tej choroby i nie namawiamy do COVID party, tylko po prostu no, stwierdzamy fakt, że jeżeli ktoś przeszedł COVID, to może mieć tych przeciwciał więcej i nie zalecamy szczepić w ciągu pierwszych trzech, a nawet czasami w zależności od poziomu przeciwciał 6 miesięcy od zachorowania. No dobrze, proszę Państwa, czy powtórne szczepienie po przebyciu COVID nie sprzyja przejściu w long COVID? Nie, absolutnie nie. Mamy też fajne badania, które pokazały, że szczepionki chronią przed long COVID-em. To jest bardzo ważne, że osoba, która zachoruje mimo szczepienia, ma mniejsze szanse na long COVID, więc to jest też bardzo, bardzo ważny argument za szczepieniami. Za szczepieniami, podkreślam. Tu jest też jeszcze uwaga, od 6 miesięcy od ostatniej dawki to mają ci, którzy się szczepili długo po lekarzach i 60-latkach. To prawda, to prawda, to prawda. Myśmy się szczepili, ja to się szczepiłem gdzieś tam sierpień ubiegłego roku. No dobrze, drodzy Państwo, chyba więcej pytań na razie nie ma. To w takim razie mamy już prezentację Agnieszki. Agnieszko, twoja zaległa z zeszłego tygodnia prezentacja, udało mi się ją zaciągnąć. No i wracamy do kącika antybiotykowego, lekoopornościowego, tym bardziej, że dzieje się tutaj sporo. No a ty masz niestety dosyć złożone doświadczenia z tym problemem, więc oddaję ci głos. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, więc na wstępie zaznaczam, że oczywiście prezentuję przypadki ze swoich szpitali w sposób nie pozwalający na identyfikację pacjentów, ale wydaje mi się, że to jest najlepszy możliwy sposób na edukację oraz na zobaczenie problemu, że on istnieje tu i teraz, a nie tylko gdzieś tam w publikacjach, bo czasami mam wrażenie, że oczywiście trzeba, należy i czytamy publikacje, ale jeżeli tylko tym się posługujemy, to ten problem staje się jakiś bardzo odległy i wydaje się, że to nie do końca może nas dotyczyć. Tymczasem dotyczy nas bardzo. W tej edycji kącika troszkę będzie wspomnień, to znaczy slajdów, które już Państwo mogliście w ten czy w inny sposób widzieć, ale one są tutaj ułożone w pewnym ciągu takim logicznym, dlatego te powtórki są. Zresztą nigdy nie jestem do końca pewna, kto słuchał tamtych kącików, one już jednak jakiś czas nie funkcjonowały, więc proszę tych, którzy widzieli. Chyba Agnieszkę wyrzuciło w ogóle. Nie, nic się nie zwiesiło, tylko po prostu doktor Agnieszkę wyrzuciło z prezentacji i niestety musimy poczekać chwilkę, bo w ogóle nie ma jej, jest niezalogowana. Także nie będzie pani doktor słychać, ponieważ nie ma pani doktor. Ciężko, żeby było słychać kogoś, kogo nie ma, kogo wyrzuciło. Tak słychać mnie, ponieważ ja jeszcze jestem. Ale musimy poczekać chwileczkę. Może się zaloguje zaraz. No nie wiem, coś się wydarzyło. Dlaczego Agnieszkę wyrzuciło? No właśnie. Może nawet straciła łącze, nie wiem. No różnie się zaraz zdarza. Zaraz ją wciągniemy znowu. No jest już z powrotem. No właśnie, coś czasami tak się dzieje, że wyskakuje. Nie mam bladego pojęcia dlaczego. No ale nie wiem też, czy ona widzi, że jej nie ma z nami. O, Agnieszko, coś się dzieje z tobą. Oczywiście, że widzi. No
Widzisz, że nie widzisz. Widzisz, że nie widzisz, tak? I tak dalej. I w ogóle żadnych podtekstów tu z tym nie wiąże. Że powiedziałam, że będę mówiła o przypadkach ze szpitala. I że dobra. Nie ma żadnego spisku, proszę Państwa. Nie. Żadne teorie spiskowe prosimy tutaj, nie. No właśnie. No więc proszę Państwa, to jest taki slajd, który z wykładu na wykład sobie uaktualniam i doliczam zgony, które były spowodowane COVID-19. Tu jest stan na 29 marca tego roku. Zgonów zarejestrowanych w COVID-19 ponad 6 800 000. W Polsce, tych, które przynajmniej na tej stronie są wyświetlane, niemal 120 tysięcy. Są to dane przerażające, no ale dane dotyczą 3 lat, a ja chcę Państwa teraz przerazić danymi, które być może nam zagrażają w sumie w niedalekiej przeszłości, a te dane brzmią następująco. Przewiduje się obecnie, właściwie na obecne czasy w 2018 czy wcześniejszym roku, bo z 2018 jest ta publikacja, czyli przed 2018 rokiem mówiło się, że prawdopodobnie 700 tysięcy ludzi umiera z powodu wieloodporności. No, myślę, że to są dane głęboko niedoszacowane, bo z drugiej strony jak zbierać takie dane, jak sobie wyobrazimy właśnie skąd takie dane pozyskiwać, to myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to głęboko niedoszacowane. Ale proszę spojrzeć na estymację, którą robiono właśnie przed tym rokiem 2018, że w 2050 roku z tegoż powodu będzie umierało 10 milionów osób rocznie. No to jest w ogóle jakaś nieprawdopodobna, niewyobrażalna w ogóle liczba, to znaczy no po prostu czy rzeczywiście do tego dojdzie, nie wiemy. Miejmy nadzieję, że nie, ale muszę powiedzieć, że tak jak ostatnio się zastanawialiśmy nad lekoopornością, to mam wrażenie, że wszystko bardzo przyspieszyło, bardzo. Mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie ostatnio z polskimi naukowcami, którzy pracują nad pewnym systemem oznaczania lekowrażliwości, który być może pozwoli na oznaczanie lekowrażliwości takiej mieszanek antybiotykowych, jeśli mogę tak powiedzieć. No i wydaje się, że tego właśnie obecnie potrzebujemy. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, proszę Państwa, i to myślę, że większość z nas może potwierdzić z własnego podwórka, że przeważa strach przed infekcją, a nie strach o lekooporność. Ta lekooporność wydaje nam się taka gdzieś jednak odległa, gdzieś nie dziejąca się na naszych oczach. I ja dzisiaj będę specjalnie pokazuję ten slajd po to, żebyście Państwo skonfrontowali jakąś tam publikację z tym, co dzieje się na naszych oczach i no, z naszego powodu. Więc ten strach przed lekoopornością wydaje się, że powinien absolutnie być większy niż strach przed infekcją, zwłaszcza, że wielokrotnie używamy antybiotyków wtedy, kiedy infekcji nie ma. Co ma znaczenie, jeśli chodzi o oporność? Cała plejada tutaj jest działań, szereg działań, które podejmujemy my jako lekarze, aby jatrogennie stworzyć szczepy, no po prostu giganty, i dzisiaj trochę pokażę tych gigantów, czyli działamy na rzecz selekcji wielopornych szczepów. Oczywiście musimy leczyć zakażenia, oczywiście potrzebujemy antybiotyków i częściowo używamy je absolutnie adekwatnie, ale w dużej mierze używamy ich nieadekwatnie, a tam, gdzie używamy ich też w dobrym momencie, czyli w leczeniu zakażenia, też tak naprawdę
wpływamy na florę bakteryjną i generujemy oporność, selekcjonujemy szczepy oporne. Czyli oprócz tego zużycia antybiotyków, co jeszcze ma znaczenie? Wybór samego antybiotyku, o tym mówiliśmy już wiele razy, które antybiotyki, po które warto sięgać, po które nie sięgajmy w pierwszym rzucie. Na pewno pierwszy rzut to zawsze gdzieś tam powinien nam się kojarzyć z antybiotykiem beta-laktamowym. Są to antybiotyki jednak, które dają ogromne możliwości leczenia pacjentów, są bardzo zróżnicowane, mają bardzo różne spektra wobec drobnoustrojów, więc jeżeli tylko jest wrażliwość na beta-laktam, a nie ma uczulenia, to o tym beta-laktamowym antybiotyku należałoby myśleć. Czas leczenia lub też czas stosowania profilaktyki okozoobiegowej, to też o tym mówiliśmy jakiś czas temu. Pewnie wrócimy do tego tematu, ale z całą pewnością takie używanie antybiotyków przedłużającej się profilaktyce okołozabiegowej nie ma sensu. Ostatnio miałam taką rozmowę z jednym z lekarzy, który zadzwonił do mnie w związku z zakażeniem miejsca operowanego. Zakażenie wystąpiło po zmniejszeniu piersi u pacjentki. No, dosyć intensywne było to zakażenie, bo rzeczywiście nawet niestety rozważano amputację tej piersi, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, co to za katastrofa. Zakażenie wywołane przez Enterococcus fecalis, ale jak sobie tak cały ten okres operacyjny i pooperacyjny prześledziliśmy, to między innymi pacjentka oprócz cefazoliny, którą dostała kooperacyjnie, to jeszcze tak do domu na 7 dni klindamycynę dostała. Czy miało to związek? Mogło mieć, dlatego że enterokoki są naturalnie oporne na klindamycynę i ta klindamycyna mogła wyselekcjonować takiego enterokoka, który tą ranę zakaził. Być może tutaj jeszcze w grę wchodziła na przykład jakaś niewystarczająca higiena, część jakichś rzeczy, które nawet w tej chwili jeszcze nie przyszły nam do głowy. Na razie jesteśmy na etapie analizowania tej całej sytuacji, co miało największe znaczenie. No niemniej jednak ta chęć stosowania antybiotyków profilaktycznie no, musi być zaniechana, ponieważ przynosi więcej złego niż dobrego i musimy w końcu się tego przestraszyć, że faktycznie tak jest, że profilaktyka antybiotykowa to są ściśle określone wskazania, maksymalnie krótki czas z maksymalną możliwą dawką i zamknięty jest temat. Nie przedłużamy takiej profilaktyki. Samo dawkowanie jest też niezwykle ważne i dzisiaj też przytoczę taką sytuację, gdzie z powodu zbyt niestety niskich dawek wyselekcjonowano wieloporny szczep, pokażę to Państwu i to też jak gdyby działo się na naszych oczach, nie jest to gdzieś tam z Ameryki zaczerpnięte, tylko po prostu dzielę się z Państwa przypadkami ze szpitali, w których pracuję. Dlaczego jeszcze to robię? Może powiem dwa słowa. Dlatego, że Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa pod tym względem jest dosyć tutaj no takie nietypowe i ta nietypowość bardzo mi odpowiada, albowiem zawsze na naszych konferencjach czy też spotkaniach dzieliliśmy się swoimi niepowodzeniami. Muszę powiedzieć, że to jest niesamowicie kształcące. Dzisiaj w jednym ze szpitali miałam takie spotkanie z lekarzami, z chirurgami, ze względu na to, że mieliśmy duże powikłanie, no też taka ciekawa sytuacja, powikłanie wywołane przez Streptococcus pyogenes, prawdopodobnie szczep toksynotwórczy, także rana właściwie wyleczona, ale płuca
najprawdopodobniej przez toksyny uszkodzone, bo to nie było zapalenie płuc, ale ARDS, taki jakby po toksemii, także no, ciekawa sprawa, na szczęście pacjentka żyje i ma się coraz lepiej, ale musieliśmy sobie takie inwazyjne zakażenia piogenesowe przypomnieć, jak to się leczy. I muszę powiedzieć, że takie wspólne omawianie przypadków, wspólne w grupie zastanawianie się, co poszło nie tak, co moglibyśmy zrobić inaczej, no nie ma w medycynie bardziej kształcących sytuacji moim zdaniem niż właśnie takie posiedzenia, które sobie organizujemy i omawiamy wspólnie trudne przypadki. Właśnie po to, żeby każdy następny pacjent mógł być leczony po prostu, nie wiem, no, żebyśmy uniknęli jakiegoś ryzyka. Akurat po operacjach tego typu, jak ta była, nie zdarza nam się często powikłanie. Ostatnie powikłanie infekcyjne, tutaj przepraszam, muszę troszkę rozmawiać też z naszą nową przyjaciółką, która będzie mnie tu zagadywać, ale przemiłe jest to stworzonko, nie będzie nam na pewno przeszkadzać, tylko od czasu do czasu można jakieś miauknięcie będzie usłyszeć. I teraz tak, proszę Państwa, właśnie to, że analizujemy niepowodzenia, to jest cecha charakterystyczna Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Dzielimy się tym, bo w ten sposób się uczymy i tak traktujemy te webinary. Dzielimy się nie tylko sukcesami, bo tym się bardzo łatwo podzielić, ale dzielimy się również tym, co dzieje się niepokojącego, co nam nie wyszło. Dlatego, że jesteśmy ludźmi myślącymi i dlatego, że analizujemy te niepowodzenia. I to jest najważniejsze moim zdaniem w medycynie, aby wykrywać te niepowodzenia, nie gdzieś tam je ukrywać, tylko wykrywać, analizować i po prostu poprawiać. To jest najlepsza edukacja w medycynie. No ale teraz już lećmy dalej. Co jeszcze robimy kiepsko, jeśli chodzi o selekcję szczepów opornych? Na przykład leczymy pacjentów jednym antybiotykiem, drugim antybiotykiem w momencie, kiedy badań nie zrobiliśmy i właściwie do końca nie wiemy, co i czy dobrze leczymy. To jest jedna grupa przyczyn lekooporności, a ta druga grupa to jest transmisja, czyli jeżeli taką super bakterię wyhodujemy, to potem z kolei sukces mierzymy w tym, czy jej nie rozprzestrzenimy, tak? Czyli to jest wtedy nasz sukces. Jeżeli wyhodujemy takiego super bohatera bakteryjnego, to sukcesem będzie nierozprzestrzenienie tego patogenu na innych pacjentów. Także to też jest niezwykle ważne. Chwileczkę wrócimy do takiej pacjentki, która tylko posłuży nam do tego, żebyśmy uświadomili sobie, że zarówno w szpitalu, jak i poza szpitalem czynimy te kroki, które prowadzą do powstawania szczepów lekoopornych, do selekcji szczepów opornych. To jest pacjentka, którą już parokrotnie Państwu przedstawiałam, która od stycznia do lipca 2021 przyjęła tutaj te wszystkie antybiotyki, a potem leki przeciwgrzybicze, które spisywała sobie na tej kartce i ja tą kartkę po prostu sfotografowałam i Państwu pokazuję. Takie rzeczy się dzieją i selekcjonuję to szczepy oporne. Tutaj akurat coś, co już przestało nas przerażać, choć powinno, czyli Enterobacterales z beta-laktamazą typu ESBL, Klebsiella pneumonii z beta-laktamazą ESBL. No właściwie dlaczego ona nas nie przeraża, bo jeszcze mamy coś tutaj możliwego do zastosowania, ale w lecznictwie zamkniętym, rzeczywiście w lecznictwie otwartym, być może fosfomycyna byłaby tu jakimś wyjściem z sytuacji, nie jest oznaczona lekowrażliwość, niemniej jednak faktycznie jest to wystymulowany przez antybiotyki patogen. Ponieważ jest to patogen z moczu, to dwa słowa przypomnę.
że jest to tak naprawdę teren, czyli te zakażenia i bezobjawowa bakteriuria, teren ogromnego nadużywania antybiotyków. Głównie mam tu na myśli bezobjawową bakteriurię, którą często mylimy z zakażeniami układu moczowego. Więc jeszcze raz przypominam, coś co jest bezobjawową bakteriurią, czyli wykrywamy bakterie moczu w mianie znamiennym, to nie jest przyczyna stosowania antybiotyku. Omawialiśmy sobie dokładnie te zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Wczoraj miałam takie spotkanie z urologami w ramach kursów CMKP. Dla lekarzy specjalizujących się w urologii i między innymi sobie taką tematykę opowiadaliśmy. No, muszę powiedzieć, że często to właśnie ta grupa lekarzy powoduje, że tych pacjentów ciągle leczy się z powodu bezobjawowej bakteriurii, więc szczególną uwagę należy zwrócić na dobre kształcenie tej grupy zawodowej, zwłaszcza, że jak sobie wrócimy do tego slajdu pierwszego, to możemy jako przyczynę tej nieracjonalnej antybiotykoterapii tutaj określić nieadekwatną edukację profesjonalistów. Ja uważam, że rzeczywiście obserwując to, co się dzieje i przeglądając podręczniki do takich czy innych chorób i zawsze w każdym tym podręczniku znajdzie się rozdział o antybiotykoterapii. I to jest trochę przerażające, że o ile o chirurgii uczy chirurg, o urologii urolog, o neonatolog, to o antybiotykoterapii wypowiedzą się oni wszyscy. I oczywiście część z tych osób będzie miała duże doświadczenie i wiedzę, tak jak tutaj mieliśmy kiedyś spotkanie z panią profesor Wilińską, która opowiadała właśnie o antybiotykoterapii w neonatologii w takim odniesieniu zapobiegania lekooporności. To część z osób ma po prostu powierzchowną wiedzę na ten temat, a szkoli innych. Generalnie pamiętamy, leczenie, usuwanie bezobjawowej bakteriurii należy uznać za szkodliwe dla pacjentów i tak naprawdę po pierwsze może selekcjonować szczepy wielolekooporne, ale tak naprawdę może też stymulować nawroty infekcji, czy też kolejne kolonizacje kolejnymi drobnoustrojami. Mówiliśmy, że badanie ogólne moczu tutaj niewiele nam pojawia. Kiedyś pokazywałam Państwu takie swoje, od razu podkreślam, tak, to jest z jednego z moich szpitali, doświadczenie z 2017 roku, kiedy zaczęliśmy sobie w inny sposób rejestrować zakażenia szpitalne. Te zakażenia szpitalne rejestrowaliśmy w ten sposób, że zakażenia dotyczące układu moczowego, że każde drobiazgowo sprawdzaliśmy, czy faktycznie karta zakażenia szpitalnego, którą lekarz podpisał, bo pacjent był leczony antybiotykiem, czy to ma pokrycie w objawach i badaniach dodatkowych wykonanych u pacjenta. I to, co jest tutaj w tym Excelu zaznaczone jako bez objawów, to jest dla nas oznacza, że po prostu nie znaleziono w dokumentacji pacjenta potwierdzenia ani objawów, ani potwierdzenia stanu zapalnego w drogach moczowych. Były bakterie w moczu, pacjent dostał antybiotyk, lekarz rozpoznał zakażenie. Tak, czyli to była bezobjawowa bakteriuria, lekarz rozpoznał zakażenie. No i drugą grupę, którą sobie tutaj nazywamy z boczku objawy dyzuryczne, ale oczywiście to mogą być różne objawy, to może być gorączka, to jest też oczywiście odniesienie tego, co dzieje się klinicznie do badań biochemicznych i do podwyższonych parametrów stanu zapalnego. Także mamy dwie takie kategorie. I co się okazało? Że
na tamty czas rzeczywiście leczyliśmy ogromną liczbę pacjentów z powodu bezobjawowej bakteriurii. Znaczy może ogromna liczba to źle powiedziane, bo tego w ogóle nie było dużo, ale odsetek był duży, tak? Czyli prawie połowa pacjentów, którzy dostali antybiotyk z powodu bakterii w moczu, to byli pacjenci, u których była tak naprawdę bezobjawowa bakteriuria. Na kolejnym oddziale też było to około 50%, liczby są nieco większe. Czyli, proszę Państwa, w tym nie bez powodu akurat od tego zakażenia zaczęłam, bo faktycznie jest tak, że w tym obszarze zarówno w lecznictwie zamkniętym, jak i otwartym bardzo wiele możemy poprawić, zmieniając swoje postępowanie diagnostyczne i takie myślenie na ten temat, co jest zakażeniem, a co jest tylko pobytem bakterii. No ale oczywiście takich sytuacji, które ja sobie notuję, bo na przykład opracowuję ognisko epidemiczne i wtedy przeglądam dokumentację medyczną, zastanawiam się, dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy. I tutaj takie właśnie zdanie z dokumentacji medycznej. Pacjent w stanie ogólnym i neurologicznym stabilnym z uwagi na CRP90 włączono Biotrakson, więc no, czasem jeszcze jest jakiś stan podgorączkowy, na przykład tak, i to ten podwyższony CRP. Lekarz, zwłaszcza młody, zobaczcie, no, jest bardzo dużo młodych rezydentów, którzy nie mają doświadczenia, no trudno od nich też wymagać, żeby zaraz po studiach, czy nawet w jakimś okresie po studiach mieli duże doświadczenie w leczeniu infekcji, skoro tak naprawdę muszą się nauczyć leczenia wszystkiego, tak? W zależności od tego, w jakim są oddziale, to spektrum zadań i wiedzy, którą muszą nabyć, jest naprawdę ogromne. Zwłaszcza, że medycyna przecież wcale się rozwija i faktycznie tej wiedzy przybywa. W związku z powyższym musimy się zastanowić, jak w tej sytuacji postępować, bo jak Państwo za chwilę zobaczycie, czasy zaczynają być coraz trudniejsze i widzimy to tak naprawdę z każdym półroczem, tak bym powiedziała. Co tak naprawdę przynosi nam nadużywanie ceftriaksonu i amoksycyjny z kwasem klawulanowym? Przynosi nam chociażby takie drobnoustroje jak Acinetobacter baumani. On jest naturalnie bardzo szeroko oporny na różne antybiotyki, między innymi na te dwa. Tak, to są jego naturalne oporności, w związku z tym jeśli dużo takich antybiotyków będziemy używać w środowisku oddziału, to po prostu po jakimś czasie prawdopodobnie spotkamy takiego gościa jak Acinetobacter baumani, zwłaszcza jeśli higiena oddziału nie będzie wyśmienita. No niestety tak trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć. Żebyśmy mogli przejść do dalszych no, superpatogenów, musimy tutaj chwilę skupić uwagę na wyniku badania mikrobiologicznego. Te wyniki były omawiane, znaczy nie, może nie te konkretnie, ale w ogóle staram się od czasu do czasu jakiś wynik badania mikrobiologicznego omówić, ale należy do tego wrócić. Zwłaszcza skupimy się za chwilę na tych badaniach, na tym, co jest w nawiasie, tu jest akurat BP napisane, ale w niektórych nawiasach będzie MIG, mniejszy lub równy. Powtórzymy sobie to wszystko, to jest niezwykle ważne. Ostatnio w trakcie szkolenia dla chirurgów z kolei, którym zawsze powtarzam, jak to interpretować i co z tym fantem robić, żeby prawidłowo wybierać antybiotyk, w szkoleniu uczestniczyła też młoda lekarka, która robi medycynę rodzinną, specjalizację z medycyny rodzinnej i ze zdziwieniem w ogóle, znaczy z dużym zainteresowaniem i takim zdziwieniem słuchała tego, co mówiła, a potem powiedziała mi, no ale przecież nas na zajęciach, na studiach uczono, że właśnie trzeba zwracać uwagę na to, co jest na tym nawiasie i trzeba właśnie popełniać ten błąd,
nie powiem do końca na tym etapie jaki, żeby tutaj Państwu nie utrwalać. Potem tłumacząc, czego nie robić, powiem, co zrobiono. Czyli tak naprawdę młody lekarz, bardzo zdolny, bardzo zaangażowany w swoją pracę, już na starcie ma coś tutaj, jakąś wiedzę ugruntowaną, która będzie mu utrudniała wybór antybiotyku, będzie tak naprawdę ten, no, doprowadzała, że ten wybór będzie zły, a my nie możemy sobie już w tej chwili na to pozwolić ze względu na bardzo, bardzo trudny czas. Więc dwa aspekty z tego antybiogramu należy omówić. Pierwsze to jest, co to jest to WZE, wrażliwość zwiększona ekspozycja, co to oznacza, będziemy mieć takie przykłady zakażeń, gdzie w tym WZE, no, trzeba wiedzieć, że to nie jest tak, że nie możemy wyleczyć zakażenia, tylko trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby to zakażenie wyleczyć. I za chwilę do tego przejdziemy. A drugi aspekt, super, super ważny, to jest właśnie to, co wprowadzono do głowy tej młodej lekarce, czyli że to, co jest w nawiasach, ma znaczenie. Proszę Państwa, więc jeszcze raz powtarzam, najmniejsze stężenie hamujące to jest wartość, to nie jest coś, co jest mniejsze lub równe, bo jak jest mniejsze lub równe, to my nie wiemy, jaka to jest wartość, tak? Biorąc pod uwagę tutaj na przykład 0,25, mniejsze lub równe, to może być 0,12, 0,06, 0,03 i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy, jaka to jest wartość. Podobnie, co jest zresztą ważniejsze, nie wiemy, jaka wartość jest w przypadku na przykład BP powyżej 16, czy to jest 32, czy to jest 64, czy 512, a to jest super ważne, o czym za chwilę powiem. Czyli pierwsza płynąca stąd wiedza, to co jest mikiem, znaczy to co jest w nawiasie nie jest mikiem, tylko jest po prostu niczym więcej jak to co jest przed nawiasem, czyli wrażliwość, oporność, wrażliwość zwiększona ekspozycja. No ale kiedyś już trenowaliśmy taką zagadkę, powiedzmy sobie wybraliśmy mik 4 dla cefuroksymu i mik 2 dla kotrimoksazolu, czyli trimetoprimusulfametoksazolu i teraz czy w związku z tym, przepraszam, tutaj jeszcze nie wybraliśmy dokładnie miku, zaraz przejdziemy do miku. W każdym razie, czy na tej podstawie możemy stwierdzić, że na przykład cefuroksym będzie lepszy? No, to się okaże dalej, czy on jest lepszy, czy nie. Pierwsza sprawa to kompletnie do środowiska lekarskiego nie przedostało się takie stanowisko, czy też w niewielkim zakresie. I jeśli słuchają nas mikrobiolodzy, to serdecznie Was, mikrobiologów, proszę o to, abyście wszem i wobec głosili to stanowisko, że wynik oznaczania lekowrażliwości uzyskany w systemie automatycznym, jeżeli uzyskamy go w formacie mniejszy równy wartość mik lub większy równy wartość mik, należy umieszczać w sprawozdaniu z badania jedynie interpretację wrażliwy zwiększona ekspozycja lub oporny, czyli nawiasów być nie powinno. Ja wiem, że to jest dosyć skomplikowane technicznie, takie usunięcie tych wszystkich nawiasów, ale faktycznie nie powinny wyglądać tak nasze antybiogramy, tak jak to, że tu jest tam mik taki czy śmaki, bo to nie są miki, to są tak naprawdę tylko przedziały. O miku możemy powiedzieć tutaj, tak, jest jakiś jeden nam wskoczył, nie wchodząc w szczegóły, dlaczego tak się stało, no to tutaj akurat mamy mik, ale nadal, co mamy z nim zrobić? Mamy jakąś wartość, ale czy umiemy z tego zrobić jakiś pożytek? Także wracając do tego stanowiska, uprzejmie proszę oglądających i słuchających nas mikrobiologów, aby szkolili swoich lekarzy w tym zakresie. Jeżeli nie udaje się usunąć tychże nawiasów nieszczęsnych, to bardzo uprzejmie Państwa proszę, abyście szkolili swoich lekarzy
że nie jest im to, co w tych nawiasach, potrzebne do leczenia pacjentów, a to, co jest potrzebne, to o tym zaraz będziemy mówić. No więc tak, pierwszy tutaj jeszcze nie gigant tak naprawdę, no bardzo mi przykro, ale nawet takiego drobnoustroju już w tej chwili nie uważamy za gigantyczną lekooporność, bo to jest już znany nam z powyższych slajdów Acinetobacter baumani, tutaj w towarzystwie Klebsiella, z wrażliwością na kolistynę. Od razu powiem, że to nie są jakieś historyczne, zamierzchłe czasy, to są czasy tegoroczne, zaraz powiększę, to będzie widać datę. Data jest 13 lutego tego roku. Tak, i mamy tutaj, mamy drogi oddechowe, mamy Acinetobacter baumani z opornością na wszystko, co można było oznaczyć, łącznie z ampicyliną, z sulbactamem, co nie zawsze się zdarza, że mikrobiolog oznacza, ale tutaj jest oznaczone, jest oporność i jest wrażliwość na kolistynę. Pacjent leczony kolistyną dłuższy czas, to jest luty. No i teraz sobie patrzymy, co stało się później. To jest szczep, proszę Państwa, Acinetobacter baumani, też posiew zdolnych dróg oddechowych z 25 lutego. Przepraszam, wrócę na chwileczkę do tamtego. Coś mi ta data tutaj, jeszcze raz, przepraszam, żebym tutaj Was nie oszukała w niczym. Tak, tu jest 10 lutego, a tu jest 25 lutego. Patrzymy sobie na Acinetobacter baumani i ten Acinetobacter baumani wygląda w ten sposób. Z opornością jest na kolistynę, czyli leczyliśmy kolistyną człowieka. O, i jest w tej chwili oporność na kolistynę, oporność na beta-laktamy. Wszystkie oporność na kolistynę i co my możemy temu pacjentowi zaproponować, proszę Państwa. Dwa przypadki takie dzisiaj przedstawię, wstrząsające. Na szczęście obaj ci pacjenci żyją. W przypadku tego pacjenta naprawdę mieliśmy bardzo duże wątpliwości, czy on przeżyje, bo jest po bardzo dużym udarze, w ogóle w stanie ciężkim. I tutaj po prostu nie udało nam się wyleczyć tego zakażenia, tego zapalenia płuc. Mało tego, drobnoustrój, który w tych płucach działał, nabył oporność na lek, który stosowaliśmy. Także tak jak powiedziałam, dzieje się to na naszych oczach. No i drugi potwór. Tutaj macie Państwo wynik z 13 stycznia i to jest Klebsiella pneumoniae MBL. No, wydawałoby się, cóż może być straszniejszego. Tutaj mamy MIG-3 dla meropenemu i będę tłumaczyła, dlaczego to jest istotne. I jakiś dla fosfomycyny. Generalnie wrażliwość mamy na meropenem, wrażliwość na zwiększone dawki. Omówię, co to są te zwiększone dawki. Na gentamycynę i fosfomycynę. To jest wszystko, co mamy. I wydaje się, no, straszna sprawa, ale jak Państwo zaraz zobaczycie, może być straszniej. To jest Klebsiella izolowana z układu moczowego od tego pacjenta. 21 lutego tego roku, czyli tamten szczep ze stycznia, ten szczep z lutego z wrażliwością następującą. Był stosowany poprzednio meropenem, nie stosowaliśmy kolistyny, nie stosowaliśmy fosfomycyny, natomiast proszę sobie zobaczyć lekowrażliwość przy, no niestety, ale kolejnym zakażeniu. To jest pacjent z paraplegią, leżąc w oddziale rehabilitacji neurologicznej. U tych pacjentów, no niestety, zakażenia układu moczowego się zdarzają.
on to zakażenie miał, czyli miał niestety nie tylko pobyt bakterii, ale i zakażenie i objawowe, i dodatkowo mocno wyrażone wykładnikami stanu zapalnego. Dostał gentamycynę. Wydawało nam się, że uda nam się być może tą gentamycyną wyleczyć pacjenta. W ogóle nam się to nie udawało. Pacjent gorączkował, parametry stanu zapalnego narastały, czyli ta infekcja prawdopodobnie nie była ograniczona tylko do pęcherza moczowego, tylko dotyczyła też wyższych partii układu moczowego. I dodaliśmy, proszę Państwa, temu człowiekowi antybiotyk, na który widzicie tu oporność. I tutaj jest ważna rzecz, bardzo. Mimo oporności potrzebujemy wtedy właśnie mig. Tutaj ten mig jest 8. I zaraz pokażę, co to dla nas oznacza, kiedy jest super ważne i dlaczego mieliśmy szansę wyleczyć tego człowieka. Obaj ci pacjenci żyją, obaj mają wyleczone zakażenie, więc jest to nasz ogromny sukces. Również przeżyliśmy ten sukces numer 2, czyli nie było transmisji na innych pacjentów, więc w tym problemie naszym mamy też sukces. No niemniej jednak chciałam Państwu po prostu pokazać, że to się dzieje na naszych oczach. To nie było tak, że pacjent do nas przyszedł z takim szczepem. Nie. Przyszedł z wieloopornym, ale my antybiotykoterapią, no niestety tą lekooporność jeszcze bardziej zmodyfikowaliśmy. No więc teraz wracam do wyjaśnień różnych. Najpierw WZE. Co to jest? Czy mamy szansę, no bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, leczyliście go meronemem, a może w ogóle nie mieliście szansy wyleczenia tego pacjenta i dlatego potem przytrafiły wam się problemy z kolejnymi lekoopornościami. Co to jest WZE? WZE oznacza, że szczep jest wrażliwy, ale musimy podawać dawki wyższe, czasem podawać je inaczej, czyli jeżeli stosujemy maksymalne możliwe dawki plus czasami zmieniamy formę podania, to mamy szansę wyleczenia zakażenia. Tu jest taki sposób, w jaki możemy wyleczyć zakażenie meronemem, jeśli pacjent ma w oznaczeniu WZE, czyli wymaga zastosowania wyższych dawek. Skąd biorę te tabelki? Te tabelki, proszę Państwa, są z tych tabel UCAST-u. Tutaj macie do nich dostęp, ale można też wejść na stronę ECDC, wpisać UCAST. Może już nawet się wyświetlą z 2023 roku. Trochę mi wstyd, ale nie spojrzałam, czy są już z 2023, a właściwie powinny być. Myślę, że tam może niewiele się zmieniło, ale właściwie warto byłoby już to przejrzeć. I co to jest dla meronemu wysoka dawka? To są 2 gramy 3 razy na dobę w przedłużonych wlewach. Czyli jeżeli ktoś zastosuje standardową dawkę, gram co 8 godzin w krótkich wlewach, to tak naprawdę rzeczywiście nie będzie miał możliwości wyleczenia tego pacjenta i to, co uzyska pewnie za chwilę, to, że będzie oporność na meropenem. W związku z powyższym bardzo musimy dbać o to dawkowanie, o właściwą interpretację antybiogramu. Lecimy dalej. No bo sobie chcieliśmy jednak wytłumaczyć, co to są te miki i do czego możemy je wykorzystać. Wiemy już, że to, co w nawiasach, to nam nie jest do niczego potrzebne. Czasem zdarzy się jakiś mik, ale nadal jak go mamy tak w pojedynkę, to nie wiemy, co z nim zrobić. No więc powiedzmy sobie, że oznaczyliśmy miki dla 2 antybiotyków. Dla cefuroksymu MIG-4, a dla kotrimoksazolu MIG jest równy 2. Czy to znaczy, że wybierzemy kotrimoksazol?
czy wolno nam interpretować to w ten sposób, że tutaj mamy niższy, to bierzemy cotrimoxazol. Absolutnie, proszę Państwa, nie. To jest następna właśnie, w ten sposób właśnie kazano tej młodzieży kształcącej się na studiach medycznych interpretować antybiogram na farmakologii klinicznej, nie powiem w jakim mieście, i właśnie dobierać antybiotyk na tej podstawie. Więc jeżeli ktoś z Państwa też przeszedł tego typu edukację, to dzisiaj zamykamy tą książkę, otwieramy zeszyt i zapisujemy. Jest to absolutnie niemożliwe, żeby w ten sposób to interpretować. Spójrzmy do tabel UCAST-u, co te tabele mówią. No więc proszę Państwa, jeśli chodzi o wrażliwość na cefuroksym, co jest tu dla nas ważne? Ważne jest, kiedy szczep jest oporny, a coś mi tutaj nierówno wyszło troszkę, i kiedy jest wrażliwy. Oporny jest on, jeszcze powiększymy troszkę, od 8. Jeżeli będzie 8, czy powyżej 8, powyżej 8, czyli jeżeli, przepraszam, tutaj musimy jakoś to zetrzeć. Jeżeli będzie 16, to szczep będzie oporny, a jeżeli będzie 8, to będzie wrażliwy. 8 i poniżej wrażliwy, 16 powyżej i powyżej to oporny. Co my tu mamy? Wybraliśmy 4. Od 4 do 16 mamy jeszcze dwa rozcieńczenia, prawda? 8, 4, 8 i dopiero potem szczepy oporne. Zabieramy się teraz za cotrimoxazol. Wybraliśmy, tak nam wyszło w badaniach, że MIG jest 2. No dobrze, to sobie patrzymy na ten antybiotyk. I teraz widzimy tak, powyżej 4, czyli 8, to będzie szczep oporny. A myśmy wybrali MIG 2, czyli tak naprawdę jest 4 i 8. To jest troszkę, tu było, już patrzę, ten był 4, 8, 16, a tu jest 2, 4, 8. No właśnie to samo, zobaczcie. Tak naprawdę i w jednym i w drugiej sytuacji mamy dwa rozcieńczenia do szczepów opornych. W związku z tym akurat, mimo tego, że tutaj tak to się różni, to tak naprawdę różnicy nie ma. Czyli pod względem takiej, pod względem, tak to się określa, PKPD, farmakokinetykę, farmakodynamika, chociaż tak naprawdę farmakodynamika to jest mechanizm oporności. W każdym razie pod względem wrażliwości na lek nie różni się to w ogóle. To znaczy w obu tych przypadkach dwa rozcieńczenia antybiotyku dzielą tą wrażliwość od oporności. Oba jest wrażliwe, wystarczyłoby nam to, co przed nawiasem, że szczepy są wrażliwe i możemy leczyć. Natomiast w tych sytuacjach, gdzie mamy tak okropne szczepy, jak ten, o których dzisiaj wspominałam, na przykład ta Klebsiella pneumonie, spójrzmy sobie jeszcze na nią raz, z opornością na kolistynę, z opornością na fosfomycynę, z wrażliwością jedynie na gentamycynę, na którą pacjent nie reaguje, nie poprawia się, szukamy, co jeszcze dodać. Bardzo zachęcająca jest ta sytuacja. Gdyby ona była na przykład 16, też by była zachęcająca, ale wtedy potrzebujemy rzeczywiście takie oznaczenie, MIG, a nie większe od 8, tylko potrzebujemy konkretną wartość. Dlaczego? Przyjrzyjmy się temu. W tabelce UCAST-owej. I teraz tak. Zobaczcie Państwo, 8 to jest pierwsze rozcieńczenie dla szczepu opornego. To oznacza, że mamy ogromne szanse przy zastosowaniu wysokich dawek i w połączeniu z innym lekiem faktycznie uzyskać powodzenie terapeutyczne. I tak tu się stało. No dodatkowo bardzo pomogło nam tutaj to, że to jest układ moczowy i leki, rzeczywiście wiele leków, w tym aminoglikozydy i beta-laktamy, mogą tam ulegać zwiększonej koncentracji.
Czyli mig potrzebujemy nie do tego, żeby porównywać między antybiotykami ich wartości, bo tutaj nam to nic nie da, nie będziemy w ogóle wiedzieli, co z tym zrobić. Nie porównujemy między antybiotykami mików, ale mig jest nam potrzebny w ekstremalnie trudnych sytuacjach, kiedy chcemy wiedzieć, czy mamy szansę dołożenia, czy mamy szansę sukcesu przy dołożeniu leku, na który in vitro widzimy oporność, ale być może, zwłaszcza w takiej układance kilkulekowej, będziemy mieć wrażliwość. Także w obecnej sytuacji, która naprawdę przyspieszyła takich gigantów, tak żebym miała w każdym miesiącu jakieś takie gigantyczne stworzenie, to już dawno nie miałam. Natomiast w tej chwili widzę, że oporność przyspieszyła bardzo, bardzo, bardzo i faktycznie musimy sobie zdawać z tego sprawę, że mig może nam uratować pacjenta i jego interpretacja, ale właściwa. Jeżeli interpretujemy to niewłaściwie, no to tak naprawdę, nie wiem, będziemy tutaj zastanawiać się, nie wiem, no tylko chyba nad gentamycyną, bo ma mniejsze równe 1 i to będzie nam się dobrze kojarzyło. Czyli mam nadzieję, że Państwo zrozumieli co te moje tłumaczenia. Jeżeli nie, to proszę teraz może na czacie o pytania. Właśnie teraz zrobimy sekundę przerwy, zanim dokończę tą prezentację, bo zależy mi, żebyście Państwo zrozumieli tą mikologię. O co w tym wszystkim chodzi? Jest to przydatna wartość, nie w każdym takim błahym zakażeniu, błahym czy z błahą lekoopornością, ale są sytuacje, gdzie jest bardzo przydatny i my musimy wyśmienicie interpretować tak naprawdę te badania. To może chwila czasu na pytania. Paweł, pomóż mi tutaj wychwytywać pytania, czy jakieś są, czy nie. Nie ma Pawła, a ja nie widzę, o, jest Paweł. Jestem, tylko patrzę. Ty jedź sobie spokojnie, a ja dokończę. Nie, spokojnie. Mamy tutaj tylko raczej bardziej takie komentarze, że w trudne przypadki trzeba konsultować z mikrobiologami. No tutaj jeszcze jest pani Joanna pisze, że będzie miała operację i czy ma pokazać ten webinar lekarzom, żeby wybrali najlepszy antybiotyk. No co tu jeszcze? No dobrze, to znaczy proszę Państwa. Chyba na razie nie widzę pytań. Tak, zależy mi na tym, żebyście zrozumieli tą układankę. To jest super ważne. Po prostu w momencie, kiedy używamy pewnych parametrów, nie tam, gdzie one są potrzebne, czyli nie tam, gdzie one są właściwie przedstawione, to poprowadzą nas na manowce. Natomiast w sytuacjach takich ekstremalnych my musimy wiedzieć, że takie możliwości są. No dobrze, Paweł, to ja w takim razie kontynuuję. Już tam mi dużo zostało, a ty spokojnie sobie dojedziesz. Okej, więc tak, jeśli chodzi o takie układanki lekowe, to oczywiście zwłaszcza w momencie, kiedy pojawiły się wielolekooporne klebsielle pneumonie, czyli z tymi mechanizmami oporności na karbapenemy, pojawiło się od tego czasu naprawdę sporo literatury na temat różnych układanek lekowych, jak tu zrobić, żeby takich pacjentów leczyć mimo oporności in vitro, więc każdy taki szczep będzie oporny na beta-laktamy, w tym karbapenemy, a jak Państwo widzicie w tych schematach leczenia kolistyna z karbapenemem, tigecyklina z karbapenemem, no karbapenemy wykorzystujemy, ale tak jak mówię, będzie różnica, czy ten mig będzie tuż nad poprzeczką dla wrażliwych, czy on będzie bardzo, bardzo daleko. Jeżeli ten mig będzie 512, czyli wiele, wiele rozcieńczeń powyżej szczepów wrażliwych, prawdopodobnie
takiego synergizmu nie uzyskamy. Jak Państwo widzicie, są też schematy trzylekowe. Generalnie łapiemy się wtedy prawie każdej możliwości. Są też dane, które mówią, tutaj akurat dla KPC, które mówią, że ta politerapia i jeszcze dodatkowo właśnie połączenie z karbapenemami, mimo tej oporności in vitro, znacznie zmniejsza niepowodzenie terapii. Więc są to dla nas informacje bardzo ważne. Musimy tylko wiedzieć, jak je wykorzystać dla dobra pacjentów. Bardzo ważne publikacje pojawiły się w 2022 roku na tej platformie ITSA Guidelines i te publikacje mówią nam o nowych możliwościach leczenia zakażeń wywołanych przez pałeczki ESBL, przez pałeczki CRE. Od razu tutaj wyjaśnię, że to CRE to będą oporne na karbapenemy Enterobacterales z wyjątkiem MBL-i. Czyli ten mechanizm oporności, który w Polsce jest no, chyba jednak najbardziej rozpowszechniony, on tu nie będzie wchodził w spektrum tych leków, które będą w tej publikacji na CRE podawane z sukcesem. Są jakieś propozycje na pseudomonas, są propozycje na stenotrophomonas maltophila i acinetobacter. Ja w tej chwili się borykam, no właściwie mogłam tutaj jeszcze dołożyć takiego stenotrophomonasa. Mam teraz pacjenta, który ma zakażenie krwi stenotrophomonas maltophila. No, dlaczego mamy takie bakterie? Otóż dlatego, że one są naturalnie oporne na karbapenemy, a po karbapenemy coraz częściej sięgamy z powodu ESBL-i. No i mamy ciężką infekcję wywołaną przez ten drobnoustrój, który jest bardzo wieloodporny naturalnie i rzeczywiście zbyt wielu leków nie mamy. Co te publikacje nam tutaj pokazują? No trochę pokazują nam jakieś możliwości wyjścia z sytuacji, ale jeśli chodzi o Acinetobacter baumani oraz o Klebsiella pneumonii MBL, czyli nie CRE, ale MBL, to no niestety tak za bardzo to nie mamy tutaj zbyt wiele. Przypominają nam w tej publikacji o możliwości zastosowania ampicyliny z sulbactamem, ale przypominam i tutaj też proszę mikrobiologów, bo na antybiogramach nie ma tej informacji. Uwaga, działa tylko sulbactam. Uwaga, musimy mieć 6 gram sulbactamu na dobę. Jeżeli tak jest, a lek jest skomponowany 2 do 1, dwie części ampicyliny, jedna część sulbactamu, to oznacza, że będziemy potrzebowali 18 gram leku, a nawet tutaj Państwo widzicie, dawki są większe, czyli nawet 9 gram co 8 godzin, no ale stosowaliśmy takie dawki 6 gram, 3 gramy właściwie co 4 godziny i z dobrym skutkiem, bez uszczerbku związanego z powikłaniami stosowania leku u pacjentów, chociaż te dawki wydają się przerażające dla lekarzy. Niemniej jednak nie mamy innego wyjścia, albo wóz, albo przewóz i to pokażę na obrazku, bo taki wóz i przewóz też już zaliczyliśmy. Więc to jest Acinetobacter baumani z wrażliwością na kolistynę i z wrażliwością na ampicylinę sulbactam i aminoglikozydy. Problem polegał na tym, że zakażenie dotyczyło rany i kości. W kościach akurat kolistyna troszkę sobie radzi, natomiast w takiej ranie, skórze, tkance podskórnej bardzo, bardzo słabo. W związku z tym bardzo ucieszyło nas to, że mamy wrażliwość na ampicylinę sulbactam. Zwracam tutaj uwagę mikrobiologom, że oznaczając tą wrażliwość nie piszemy nic naszym lekarzom, że wrażliwość jest tylko na sulbactam i potrzebujemy go co najmniej 6 gram na dobę.
Zaproponowałam takie właśnie leczenie, 18 gram ampicyliny z sulbaktamem. Lekarz podrapał się w głowę, powiedział, no nie, 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 to otrujemy tego naszego pacjenta, to za wysokie dawki. Proszę Państwa, no co zrobić? Nie każdy się musi dostosować do zaleceń konsultanta i to jest efekt działania tegoż, patrzę tutaj jeszcze na daty, to jest 2.03, a spójrzmy sobie na to, 19.02, czyli dużo, długo nie trzeba było czekać. Zobaczcie Państwo, 19.02 mamy taką lekowrażliwość, a ponieważ pacjent się nie leczył dawkami 3 razy 1,5 grama, czyli w sumie na dobę 1,5 grama, 1,5 grama sulbaktamu, no to zrobiono drugi posiew i już w marcu, proszę uprzejmie, to co uzyskaliśmy, to na pewno nie wyleczenie pacjenta, a wystymulowaliśmy oporność na ampicylinę sulbaktam. Więc chcę podkreślić, że z takimi patogenami no, nie możemy ich troszkę tak głaskać antybiotykiem, tylko albo leczymy zakażenie, albo nie, i albo działamy w oparciu o uznane dawki i dane, albo po prostu niestety, jak Państwo widzicie, kolejny przypadek, gdzie w ciągu tam powiedzmy 2 tygodni wystymulowaliśmy kolejnego mutanta z kolejną opornością na antybiotyki. Mówię o tym, bo chcę, żeby do nas wszystkich dotarło, mamy na to wpływ. Musimy dużo się uczyć, aby znać te prawidłowe dawki, aby znać zasady i aby znać zasady stosowania tych dużych dawek, zasady interpretacji antybiogramu i powstrzymywanie się od stosowania antybiotyków tam, gdzie nie jest to konieczne. Jeśli chodzi o MBL i CRL, podkreślałam to, że tutaj to nie będzie tożsame. Tutaj nie, to ten poprzedni slajd muszę pokazać, przepraszam. Tutaj mamy taką sytuację, zobaczcie Państwo, wyróżnia się CRE i tutaj na przykład ceftazydym avibactam, czyli ktoś, kto ma u siebie problem głównie z KPC, no to może sobie wziąć ceftazydym avibactam, lek drogi, no ale na takie drobnoustroje powinien działać, ale ktoś, kto, u kogo rozprzestrzeniają się CRE, ale produkujące metalobetalaktamazy, ma niestety gorzej, bo do ceftazydymu z avibactamem musi dodać astreonam, bo to on hamuje tą betalaktamazę typu MBL. Niestety avibactam nie potrafi sobie z tym poradzić, więc ponieważ nie mamy za bardzo dostępu do astreonamu, no, na jakiś import docelowy można go zamawiać, to jest to terapia bardzo trudna, nie mówiąc już oczywiście o kosztach. Co mamy na kraby, czyli acinetobaktery oporne na karbapenemy? No to jest fatalna sytuacja, bo tak naprawdę bardzo, bardzo mało nowych leków pojawia się z aktywnością na oporny na karbapenemy acinetobaktery, więc jest to niezwykle ważna rzecz, żebyśmy utrzymywali w czystości te nasze oddziały, nie nadużywali antybiotyków, a jeżeli już chcemy dołożyć coś do innego antybiotyku, to i zdecydujemy się na karbapenem albo na przykład będzie właśnie WZE dla meropenemu, to nie wahajmy się przed zastosowaniem wysokich dawek we wlewach przedłużonych, inaczej stracimy ten lek, tak jak pokazywałam to na wcześniejszym obrazku. No i już kończąc pomalutku, wracam do takiego pacjenta młodego, żeby to nie było tak, że tylko w szpitalu to generujemy. Zaczęłam takim obrazkiem generowania czy selekcjonowania szczepów opornych w POZ i tutaj jest następna taka sytuacja szczepu
no całkiem wieloopornego, jeśli chodzi o leczenie w POZ. Omawialiśmy sobie kiedyś ten przypadek, nawet był konkurs kto co wybierze. To jest styczeń 2022 roku, ale żebyście Państwo nie myśleli, że takie szczepy to jest w POZ-cie rzadkość, no to pokazuję Wam inny szczep, taki jak Państwo widzicie bardzo, bardzo młoda sprawa, 15 marca tego roku i właściwie też z tym samym problemem, czyli z opornością na ampicylinę, amoksycyjny kwas klawulanowy, ze średnią wrażliwością na cefuroksym, z wrażliwością na cefuroksym aksetyl. Tutaj troszkę jest taka wojna tych breakpointów, to tak trochę głupio wygląda, ale tego pacjenta, chcę podkreślić, wyleczyliśmy wysokimi dawkami cefuroksymu. Co to znaczy wysokie dawki cefuroksymu? To oznacza trzy razy półtora grama dożylnie. Także pacjent szczęśliwie wyleczony, natomiast jak Państwo widzicie, no wcale nie fajna sytuacja. Ciprofloksacyna oporność, kotrimoksazol oporność, amoksycylina klawulanian oporność, już ampicyliny nawet nie biorę pod uwagę, bo to już jest absolutna przeszłość dla Escherichia coli. No i na koniec dwie przypominajki o transmisji. O transmisji, bo tutaj no, musimy w jakiś sposób zapanować nad potrzebą elegancji, chociaż czyste paznokcie, nie ma czegoś bardziej eleganckiego niż czyste paznokcie. Paznokcie w medycynie, paznokcie kobiet w medycynie są krótkie, niepomalowane, nie mają tutaj ręce pierścionków, obrączek, bransoletek i tak dalej. Tak wyglądają. Czyste, wszystko czyste. Higieniczna, znaczy dezynfekcja rąk, to nas obowiązuje według tej techniki profesora iLife'a. Jeśli oczywiście pomylimy jakikolwiek tutaj element, to się nie przejmujemy. Ja zaraz jeszcze coś tutaj wyjmę i pokażę. Już wracam. No więc mamy w zespołach do spraw zakażeń takie przybory, które pozwalają nam właśnie edukować personel z tej techniki iLife'a. I są to bardzo fajne przybory, bo one pokazują, dlaczego te elementy pan profesor wybrał do tej dezynfekcji. No bo tak, myjąc sobie normalnie, higienicznie ręce, prawda, no to już widzimy, co umyka, tak? Umykają nam tutaj opuszki palców, kciuk kompletnie się nie domywa, tak? W związku z tym pan profesor Ajlaj wymyślił taką metodę dla obszaru medycznego, gdzie to jest, jak widać, najłatwiej mimo wszystko zdezynfekować, bo jest najwięcej białego, suro ścieramy, ale musimy palce, między palcami też pamiętać, że tu są przestrzenie ważne i to im ciemniejszy, tym niestety bardziej niedezynfekowalny, więc stąd jest ten drugi moment, gdzie trzeba to zrobić w ten sposób. Popatrzmy sobie na grzbiet ręki, no też nie jest to fajna sprawa, w związku z tym pocieramy te grzbiety, no ale co tutaj robimy dalej? Tym się musimy zająć, tak? To jest bardzo brudne, bardzo, bardzo. I takim higienicznym myciem czy higieniczną dezynfekcją nic nie uzyskujemy. Dlatego są te ruchy, tak? Po to, żeby dezynfekować te powierzchnie. No i kciuk. Widać, że on absolutnie umyka takiemu zwykłemu myciu domowemu, czy dezynfekcji domowej, jeśli tak to robimy,
Dlatego jest ten element dezynfekcji kciuka, no i potem pazury. No niestety pazurami dotykamy wszystkiego. Jeżeli te nasze właśnie pazury będą długie, pokryte czymś, czyli będą też zakrywać troszkę brud, ale też i opuszki palców. Stąd jest ten element. Oczywiście jak tu już nie ma płynu do dezynfekcji, to nie zadziała, to trzeba sobie go dobrać. I stąd jest ten element jeszcze do oczyszczania tych naszych końcówek. Także bardzo przydatna rękawiczka. I jeszcze na koniec już ostatni slajd o tym, w jaki sposób rozprzestrzeniamy. Ja tu nie zajmuję się oczywiście całą problematyką powierzchni, bo to jest oczywiście też bardzo, bardzo ważna sprawa. Skażone powierzchnie, mówiliśmy tu o acinetobakterach czy klebsiellach, więc one na skażonych powierzchniach czują się wyśmienicie, ale skupmy się na tym, co od nas bardzo zależy, czyli na pewno higiena rąk, tak, właściwa, z taką wyobraźnią. Możemy pomylić kolejność, ale nie mylmy, co jest brudne, a co czyste. Mam nadzieję, że ta rękawiczka tam troszkę nam pomoże zapamiętać, gdzie są czyste, a gdzie brudne obszary. No i te nieszczęsne rękawiczki jednorazowe, wielokrotnie już na ten temat mówiłam, że ucząc się od swojej szefowej nauczyłam się badać pacjenta bez rękawiczki. Oczywiście jeżeli pacjent jest pokryty krostami albo pęcherzami półpaścowymi albo ma biegunkę i tak dalej, no to tak, no to używajmy tych rękawiczek, one po to są, żeby nas chronić. Rękawiczki chronią personel, aczkolwiek też jak Państwo widzicie nie do końca i jeżeli będziemy tutaj mieć poczucie czystych rąk po wyrzuceniu rękawiczek, to z całą pewnością takie plamy, które mogą być acinetobakterem, prawda, możemy przenieść na kolejnego człowieka albo sięgając po rękawiczki do pudełeczka skazić rękawiczki w pudełeczku. Czyli dzisiaj się skupialiśmy na pewno na tym, w jaki sposób selekcjonujemy szczepy oporne i że to tak naprawdę dzieje się na naszych oczach i jeśli słuchają nas zespoły do spraw zakażeń i Państwo widzicie takie sytuacje, to no, polecam Wam spotkania z lekarzami na ten temat, pokazywanie im tego. Zobaczcie, w styczniu mieliśmy taką wrażliwość, a w lutym już jest taka i czy to, co zrobiliśmy w styczniu, miało wpływ na to, co w lutym? Może gdybyśmy się inaczej zachowali, to by tego nie było. No a kolejna sprawa, która nas obowiązuje, to jest wtedy, no tak naprawdę wszystkie ręce na pokład, czyste ręce, aby zapobiegać transmisji, tak? Czyli już jeżeli doszło do tej selekcji, to musimy zapobiegać transmisji. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Wywołujemy Pawła. Jestem. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Już rzeczywiście dojechałem. I pytanie jest teraz do Ciebie, bo na szczęście nie ma tutaj jakichś skomplikowanych przykładów lekooporności. Natomiast... No które, jest, taki, które jest takie hasło. Dobra, ale jest takie hasło, że zakażenia, znaczy kontrola zakażeń, czyli jakby problem, nie wiem, higieny rąk i innych podobnych rzeczy. Na naszym tutaj poletku, no to wszyscy wiedzą, ale teraz co zrobić, kiedy na szkolenia z lampą UV i preparatem fluoryzującym, no jakby personel, który szkolimy, tak naprawdę działa krótko, czyli nie wiem, tydzień, dwa po szkoleniu jest lepiej, a potem jest gorzej. No to ja powiem Państwu, jaką ja mam metodę. Ja nienawidzę tych, sama już nienawidzę tych szkoleń właśnie, że robimy spęd i tam lampka i coś tam. Ja po prostu nie lubię, ja już sama osobiście ich nie lubię, mimo że one mają znaczenie, ja absolutnie nie mówię, że nie mają.
Ja wykorzystuję te wszystkie momenty takich trudnych przypadków. Idę na odprawę, pokazuję 2-3 slajdy i pokazuję, jakimi elementami mamy się posłużyć, jakimi narzędziami, aby nie rozprzestrzenić drobnoustrojów. No i to jest wtedy szkolenie o higienie rąk. No tak, ale idziesz na odprawę do doktorów, a pielęgniarki? I do pielęgniarek też chodzę. No, idę na oddział, najczęściej idę na zmianę, czyli na siódmą, tak? No bo wtedy się zmieniają dwa zespoły i za jednym zamachem szkolę dwa zespoły. No, wymaga to dużego zaangażowania, to prawda. Oczywiście jeszcze oprócz tego prowadzę te webinary antybiotykowe w tych szpitalach, gdzie się udało takie webinary online zastosować i w tych webinarach biorą udział i pielęgniarki, i lekarze. Każdy, kto chce, może wziąć udział. Czasem jest więcej osób, czasem mniej. Natomiast dlaczego mówię o tych szkoleniach w momencie trudnej sytuacji? Oczywiście mamy obowiązek szkolić przed trudnymi sytuacjami i te szkolenia głównie wykonujemy przy przyjęciu do szpitala. Po prostu nie, te szkolenia są właśnie indywidualne. U nas na takich szkoleniach są 2-3 osoby, mamy 2 razy w tygodniu szkolenia, są małe grupki, ludzie nie boją się zapytać, tak? Czyli właśnie indywidualnie prawie każdy przy przyjęciu do szpitala, do pracy jest przeszkolony. Natomiast później staramy się wykorzystywać te trudne sytuacje, bo wtedy ludzie inaczej słuchają. Po prostu są bardziej zainteresowani, widzą, że to ma znaczenie. Natomiast jeżeli, gdzie taką kolorową rękawiczkę? Ja ją dostałam od firmy Ecolab. Także jeśli macie Państwo kontakt z firmą Ecolab, to trzeba ich zapytać, czy jeszcze takie wspaniałości mają, bo rzeczywiście ona się bardzo przydaje i widać, jak to tam wszystko wygląda. Także staramy się to robić bardzo praktycznie, czyli człowiek przychodzi do pracy i nie jest to jedno wielkie szkolenie na 50 osób, gdzie połowa śpi, tylko są to szkolenia, które prowadzimy 2 razy w tygodniu, każdy znajdzie jakiś tam moment dla siebie. Na szkoleniach są 2-3 osoby i naprawdę wtedy ludzie i pytają, i są w kontakcie. Poza tym przychodzą ludzie z różnych grup zawodowych, więc też inaczej trzeba troszkę to szkolenie wtedy poprowadzić. Inaczej dla osoby, która sprząta, inaczej dla osoby, która leczy, inaczej dla osoby, która opiekuje się pacjentem. Także no, tak to staramy się załatwić. Natomiast oczywiście były też dobre szkolenia, też właśnie akurat, no przepraszam, ale powiem, że przez firmę Ecolab były zaprojektowane i to były szkolenia online. Bardzo duże grupy w różnych szpitalach personelu się przeszkoliły. Ja sama też to szkolenie przeszłam, uważam, że było bardzo takie ciekawe i wcale nie takie łatwe do przejścia. Tam były jakieś zapytania, trzeba było Czyli trzeba było być skupionym na szkoleniu, żeby przejść przez kolejne etapy. To z tego też można korzystać. No, proszę Państwa, to co trzeba robić, to trzeba zmienić postawę personelu. Nie zmienimy tej postawy tylko takimi szkoleniami, które są oderwane od rzeczywistości. Im bliżej one będą sytuacji klinicznych, sytuacji rzeczywistych, tym mamy większą szansę na zmianę postawy personelu. To prawda, aczkolwiek z tą zmianą postawy personelu jest bardzo ciężko i to nie tylko w Polsce. Tak, tak. Niestety wiele krajów boryka się z tym samym problemem, co my tutaj omawiamy i ta zdolność personelu do pamiętania o higienie rąk, no niestety jest ulotna. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że dla mnie nieprawdopodobnym wydarzeniem, no, które się wydarzyło przy okazji COVID-u. Gdyby się COVID nie wydarzył, to nie miałabym szansy pewnie na to, albo nie wpadłoby mi to do głowy, może szansę bym miała, tylko do głowy by mi nie wpadło, żeby się zatrudnić w tym oddziale obserwacyjno-zakaźnym. I teraz sama, będąc po prostu zwykłym lekarzem w oddziale,
muszę się dyscyplinować, żeby pamiętać o tej higienie rąk i widzę te momenty, kiedy jest trudno, kiedy łatwo zapomnieć albo kiedy nie ma tego dostępnego na sali i trzeba gdzieś tam podreptać. Także ja wszystkie te elementy zauważam, niemniej jednak uważam, że się da. Nawet jak zrobimy jakieś błędy, to po prostu sobie trzeba je uświadomić. A druga sprawa, polecam Państwu badanie pacjenta gołą ręką, jeśli nie ma tych sytuacji, o których wymieniłam, bo wtedy to poczucie brudnych rąk zmusi Was do tego, żeby po prostu umyć te ręce czy zdezynfekować. Naprawdę, bo to jest silniejsze od nas. No, dotykaliśmy jakiejś skóry cudzej, czasem troszkę może nacisk spoconej, no i pójdziemy te ręce zdezynfekować, nie ma siły. Natomiast te rękawiczki myślę, że robią bardzo dużo złego, bo mamy w sposób nieuzasadniony poczucie czystych rąk. No, prowokacyjne mamy to pytanie, co zrobić, kiedy członek zespołu nie przestrzega zasady. No i tu muszę Państwu powiedzieć, są dwie odpowiedzi, ja przynajmniej tak widzę. Jedna odpowiedź jest taka, czy pielęgniarka epidemiologiczna, bo rozumiem, że chodzi o pielęgniarkę epidemiologiczną, czy ona rzeczywiście dotyka pacjentów, czy ona bada pacjentów, bo pamiętajcie Państwo, no jednak wymagamy zasady nic poniżej łokcia od osoby, która ma styk z pacjentem. No więc jeżeli to jest pielęgniarka, która de facto na przykład nie opuszcza gabinetu swojego, czy lekarka, czy pielęgniarz, nieważne, chodzi mi o osobę, którą tu komentujemy. No więc jeżeli jest to osoba, która nie bierze udziału w opiece nad pacjentami, to szczerze powiedziawszy nie jest obojętne, jak sekretarka ma przygotowane paznokcie do stukania w klawiaturę. Natomiast jeżeli ta osoba opuszcza gabinet i przebywa w pomieszczeniach klinicznych, no to po prostu musi podlegać tej samej zasadzie, co wszyscy, tak? Czyli nic poniżej łokcia dotyczy. Chodzi na kontrolę, przecież chodzi do szkolić, no dotyka tych powierzchni, nawet nie pacjenta, może nie zawsze, ale tak naprawdę jednak powierzchni dotyka, a powierzchnie też są ważne. No oczywiście, ale mówię, dla mnie to jest... Dla mnie to jest taki przykład, jeżeli miałaby być utrzymana tutaj jakaś różnica między personelem białym i niebiałym, no to jeżeli taka osoba się nie poczuwa jako biały, no to może mieć paznokcia, a jak się nie ma być biała, no to, znaczy ma być biała, no to niestety paznokcie muszą być takie, jak powinny być, czyli bezpieczne, czyli na poziomie opuszki i nie pola kierowane. No dobrze, ale jeszcze jest jedno pytanie. Myślę, że to nie jest największe wyrzeczenie w życiu. Jasne. No dobrze, a teraz powiedz, co byś powiedziała na takie pytanie, które wcale nie jest moim zdaniem łatwe do odpowiedzi. Mianowicie... Ucieknę. Nie. Nie, tu jest takie pytanie, które mi... O właśnie, mignęło a propos Zoomów. Jak długo leczyć Zoom? To nie jest łatwe pytanie. No to zależy, jaki Zoom. No oczywiście, że to znaczy łatwe czy niełatwe. Nie, no ja rozumiem, że nie rozmawiamy o Zoomie, wiesz, młodej kobiety, która przyszła z Zoomem po że tak powiem... Zapaleniem pęcherza, tak? Tylko mówimy o takim Zoomie, co ty pokazywałaś. Tak, jest wieloporny Zoom z gorączką, z objawami u pacjenta, który ma liczne czynniki ryzyka. Czy bardziej to właśnie... No, predysponuje do wydłużania tej terapii, szczególnie lekooporność, czy raczej nie? Powiem tak, nikt do końca nie określił, jak leczyć zakażenia wieloporną florą, jak długo. Co do dawek mamy większe podpowiedzi, co do długości leczenia, no to w zależności od tego, jakie to zakażenie. Zoom jest stosunkowo przyjemny do leczenia, aczkolwiek w ciężkich zakażeniach możemy leczyć i 3 tygodnie, zwłaszcza jak się jakieś ropnie pojawią w nerkach. No to bardzo, bardzo jest to ogólne pytanie i moja odpowiedź też nie będzie precyzyjna. Ale tak jak próbujemy sobie z tym poradzić, to wcale nie zakładamy z góry, że będzie to leczenie 14 dni. Bo używamy ciężkiej amunicji, wysokich dawek i nawet takie zakażenie takie leczenie kończymy czasem w ciągu 7 dni.
kierujemy się tutaj tym, jak pacjent szybko zdrowieje, jak się normują jego badania biochemiczne, morfologia, czy gorączkuje, czy nie gorączkuje. 7 dni rzadko nam to tak się skraca, ale powiedzmy w okolicach 10 dni tak. Bardzo ci dziękuję. Tu jest jeszcze prośba od pani Katarzyny, czy prowadząc zajęcia z mikrobiologii na kierunku pielęgniarstwo może wykorzystać wykład. No myślę, że nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości, że tak. Bardzo prosimy właśnie wykorzystywać te wszystkie nasze webinaria. Mają państwo je nagrane, można je po prostu odtworzyć, można sobie zrobić screenshoty, tylko po prostu prosimy o podawanie autorów, że to są po prostu no, opracowania jednak naszych wykładowców, żeby uszanować prawa autorskie. Natomiast absolutnie mogą państwo wykorzystywać każdą sekundę naszych spotkań do tego, żeby szerzyć wiedzę i żeby ją właśnie dalej przekazywać. Tak. Ale tu jeszcze mamy ciekawe tematy, mianowicie transport pacjenta z alert patogenem. Czy transportować pacjenta z alert patogenem w fartuchu ochronnym? To nie jest COVID, proszę Państwa, ani patogen, który się przenosi tak łatwo. No to zależy, co będziemy z nim robić, bo jeżeli to potem będziemy brać na ręce i przytulać, no to ten fartuch jest nam potrzebny, ale jeżeli prowadzimy łóżko, to po pierwsze nie jest potrzebna nam żadna rękawiczka do prowadzenia łóżka z takim pacjentem, a po drugie nie ma powodu też, żeby robić to w fartuchu ochronnym. Fartuch ochronny jest nam potrzebny do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, tak? No bo ten fizjoterapeuta jest w bardzo bliskim kontakcie z tą osobą, którą ćwiczy. Oczywiście pewnie byłoby lepsze, gdyby on mógł sobie zmienić ubranko na jednorazowe, byłoby mu wygodniej, ale często nie mamy takiej możliwości. Więc dlatego on zakłada fartuch jednorazowy. Zakładają taki fartuszek, ale jeszcze dodatkowo no z jakimś fartuszkiem nieprzemakalnym, takim krzyżaczkiem. Osoby, które myją takiego pacjenta, zmieniają mu pieluchę, po prostu obsługują leżącego pacjenta. Lekarz, jeżeli rzeczywiście badanie tego pacjenta, bo ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy do każdego MBLA musieli się przebierać, no bo z drugiej strony, jeżeli badam go słuchawką i ręką, to ja muszę pamiętać, żeby mieć zdezynfekowane potem ręce i słuchawkę. Fartuch ma tu drugorzędne znaczenie. Ja tylko podpowiem Państwu jedną rzecz. Musi być dezynfekcja w obrębie ręki badającej. Ja w tej chwili badam pacjentów no, po kilkunastu, czasami kilkudziesięciu w czasie jednego dyżuru i po prostu no, jeżeli miałbym dozownik na drugim końcu gabinetu, po prostu bym w ogóle do tego nie podchodził. Natomiast mając dozownik w zasięgu metra od ręki, ja po prostu z automatu wyciągam rękę do dozownika. To jest już coś tak automatycznego, że jak mam pacjenta dotknąć, to po prostu wyciągam rękę do po alkohol, mówiąc tak kolokwialnie, więc mi się wydaje, że tutaj też często ponosimy porażkę, bo na wielu salach no, dozowniki są przymocowane do ścian przy umywalkach, a nie wchodzi się na salę z dozownikiem na tacy czy tam na wózku zabiegowym i tu jest problem, że nikomu nie chce się podchodzić do ściany, która jest czasami, nie wiem, 4-5 metrów, a my wykonujemy jakąś tam procedurę przy pacjencie, więc dobrze jest też popatrzeć, jak wygląda sytuacja w oddziale, jak wygląda właśnie rozmieszczenie dozowników, dostępność, co w tych dozownikach pływa, czy to jest dobry płyn, czy to jest płyn okropny, który śmierdzi i się klei, no bo to wszystko wpływa na akceptację tej podstawowej procedury. No tak, tak. Piekące, obłażące ze skóry ręce nie są sympatyczne. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli ma się dobre płyny, to naprawdę nic nie złazi i nic nie pieczy. No tak, bo one konserwują przy okazji ręce, prawda? Tak.
Drodzy Państwo, powoli będziemy kończyć ten wątek, chociaż widzę, że on wzbudził wielkie emocje, więc ja myślę, że wrócimy do tematu nic poniżej rąk, nic poniżej łokcia w którymś z kolejnych webinariów, bo wygląda na to, że to jest temat, który Państwa bardzo jednak pobudza. Tu wręcz jest taka prośba, zróbmy oczywisty wykład z higieny rąk, tak od podstaw. Myślę, że to jest fajne wyzwanie dla nas, bo fajnie pokazać też skórę, te nasze strukturę skóry, bo ja myślę, że wiele osób nie wie, jaka jest struktura skóry i że w niej bakterie są po prostu immanentną częścią, tak jak w jelitach, i że my po prostu co jakiś czas tylko dobieramy sobie patogenów z otoczenia i ta skóra jest po prostu pięknym nośnikiem bakterii, więc myślę, że to jest dobre wyzwanie dla nas, nawet za tydzień możemy spróbować zrobić taką... Żeby piec placki czystymi rękami. 5 maja to, proszę Państwa, chyba o ile dobrze pamiętam, piątek. 5 maja to, proszę Państwa, Światowy Dzień Higieny Rąk, więc możemy też uczcić ten dzień całą audycją na temat, całym webinarium na temat higieny rąk. Już możemy sobie to zapisać. 5 maja to jest Światowy Dzień Higieny Rąk i wtedy możemy również pokusić się o jakieś sprytniejsze metody edukacyjne. Mamy mnóstwo różnego rodzaju materiałów, filmików, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, a doraźnie możemy spróbować Państwu taką prezentację o higienie rąk od podstaw właśnie, od tej patofizjologii skóry, o włosach, o tym, gdzie mamy te bakterie między paznokciem a opuszką palca i tak dalej, i tak dalej. Jest to sporo prac, które pokazują fajnie właśnie te techniki. No ja myślę, że też warto byłoby pokazać nowe technologie. Pojawiły się teraz takie czujniki montowane na dozownikach, które mierzą ilość podejść, ilość dezynfekcji. Można sobie taki czujnik też przykleić na fartuch i wtedy na przykład jesteśmy w stanie zobaczyć, ile razy podchodziliśmy do pacjenta i ile razy zapomnieliśmy o tej dezynfekcji, prawda? Ten czujnik trzeci jest właśnie przy łóżku chorego i można w ten sposób no fajnie pokazać, jak personel pracuje. No dobrze, drodzy Państwo, to wygląda na to, że chyba większość pytań tu już mamy omówionych. Tu masz, proszę Pani, jeszcze chciałem przeczytać wyznanie Ci miłosne od Pani Patrycji, która Cię kocha za ten wykład, za moment wykładu, kiedy mówisz o lakierach, hybrydach i biżuterii. No jest to rzeczywiście temat, no wojujemy od lat z tym problemem sztucznych materiałów, ale też żeby jakby no też dać prawdzie no miejsce, tak, to trzeba powiedzieć, że badań naukowych, randomizowanych, kontrolowanych, placebo, że lakier, hybryda czy biżuteria szkodzą na zakażenia, nie jest zbyt wiele. I to też pokazuje, że takie proste rzeczy, jak chociażby właśnie higiena rąk, mają mało evidence. I jak przychodzi sceptyk, to my nie mamy zwykle bardzo mocnych argumentów, prawda? Bo on mówi, a dajcie mi pracę, gdzie jest napisane, że... Tak jak hybryda... naciśnienie tętniczym, żeby była taka podwójna, ślepa próba. Że hybryda zwiększa liczbę zakażeń, prawda? No i wtedy my mamy trochę związane ręce, bo niestety takich prac bezpośrednich nie ma. Są pośrednie, są badania, które mówią o tym, że ręce z tymi elementami są trudniejsze w higienie, ale właśnie takiego przełożenia, że tu enterokok i tam enterokok, czy tu acinetobakter, tam acinetobakter, no nie ma zbyt wielu, więc to... Ale to w ogniskach też... epidemicznych są, to znaczy... No są w ogniskach, tak, to tak, prawda. Badania, które potwierdzają takie sytuacje w ogniskach epidemicznych, nie ma i takich nie będzie, dlatego że no jak zrobić takie badanie? No tak. Poza tym jest jakiś zdrowy rozsądek i wyobraźnia i ta wyobraźnia po prostu musi nam pomagać w życiu. Nie wszystkiego doświadczymy na podstawie badań naukowych, prawda? Jak ciężko się poturbuje, wyskakując z pierwszego piętra. No, nie będę skakał, bo prawdopodobnie się poturbuje, więc można sobie też wyobrazić, że no ręce, które nawet nie widzę paznokcia, ja nie widzę, czy on jest czysty, bo on jest pokryty lakierem. Dokładnie. No, to są ręce po prostu
które trudniej utrzymać w czystości już. No zresztą ja myślę, że fajnie jest i tutaj na pytanie którejś z osób, jak zrobić program w szpitalu, ja mogę Państwu się podzielić z moim pomysłem. Myśmy sprowadzili do szpitala kosmetyczkę od paznokci. Znaczy, taką właśnie, panią, taką osobę trzeba zaprosić. Taką panią, tak, paznokciolog, która pokazała na dwóch prezentacjach naszym koleżankom, co się dzieje z paznokciami, kiedy używa się hybryd. I muszę Państwu powiedzieć, że to zrobiło pewne wrażenie. A jak jeszcze wspomniała o ryzyku czerniaka podpaznokciowego, bo hybrydy są utrwalane silnym światłem UV, no to to zrobiło pewne wrażenie. I nie ukrywam, że no, cytujemy czasami opinię tej pani kosmetyczki, która no, po prostu przyszła normalnie. To jest bardzo dobry pomysł, uważam, że powinna być na takim naszym wydarzeniu. Ja mam takie doświadczenie, pamiętam z jakiegoś, no to było duże ognisko MRSA, które się ciągnęło parę ładnych miesięcy i naprawdę no, wzbudzało też emocje, bo cóż tu dużo mówić, no też byli poszkodowani pacjenci. I faktycznie bardzo tutaj zaostrzyliśmy do prawidłowej procedury higieny rąk, w związku z tym te hybrydy musiały zniknąć. I miałam takie ostre starcie z jedną z pielęgniarek, w sumie naprawdę dobrą pielęgniarką, dobrą, doświadczoną pielęgniarką, no ale jakoś bardzo przywiązaną do tych hybryd i no, musiała je zdjąć i po jakichś 3 miesiącach ją spotkałam i ona powiedziała, wie pani co, chciałam pani bardzo podziękować, że no, dzięki pani zdjęłam te hybrydy, bo okazało się, że ja mam paznokcie, ja nie mam paznokci. No dokładnie. Ja po prostu nie mam już paznokci i 3 miesiące mi zajęło, żeby w ogóle cokolwiek, jakoś, jakkolwiek to wyglądało. Także no, pamiętajmy o tym, że to nie jest też procedura dla paznokci. No, taka obojętna. Obojętna, tak. Absolutnie się zgadzam. Myśmy właśnie od tego wyszli, że paznokcie pod hybrydę trzeba spiłować, trzeba je zniszczyć tak naprawdę, żeby pokryć tym jakimś tam laminatem. No i to nie jest obojętne potem dla paznokcia, bo zdarcie tej wierzchniej warstwy po prostu osłabia płytkę i już nigdy ten paznokieć nie będzie normalny, jeśli będziemy stosowali tę hybrydę wielokrotnie. Owszem, tam po jednym, dwóch razach to się oczywiście odbuduje, ale właśnie to mówiła nam ta kosmetyczka, że procedury właśnie przygotowania paznokcia do tych powłok są drastycznie niekorzystne dla paznokci. Także warto zaprosić taką osobę. Ona też może powiedzieć o konserwacji paznokci, bo bardzo częstym argumentem pań, które pracują w szpitalu, jest to, że paznokcie pękają i lakier to jakoś tak no, blokuje, nie widać i tak dalej. No albo pękają właśnie dlatego, że są często lakierowane. To pamiętajmy, że to niestety tutaj no trzeba by było randomizowane badanie zrobić, czy paznokcie pękają pod wpływem lakieru, czy nie. No właśnie. Ona też twierdziła, że najczęściej niszczymy sobie paznokcie i ręce, myjąc naczynia bez rękawiczek, używając agresywnych środków enzymatycznych do mycia naczyń. Bardzo fajny, naprawdę bardzo fajne prezentacje. No, zresztą możemy wykorzystać, może na 5 maja zaprosimy jakiegoś paznokciologa, żeby nam też powiedział o tym, jak paznokcie utrzymywać. I tu zresztą Państwo piszą, że uczciwe osoby, no, które mają rzeczywiście na myśli zdrowie. Mają na myśli zdrowie swoich klientów, no po prostu nie robią hybryd. Ja tutaj chciałem tylko panią Joannę uratować, bo państwo, proszę państwa, tutaj my jesteśmy rzeczywiście medykami, którzy widzieli już niejedno, ale mamy też tutaj na pokładzie osoby niemedyczne i pani Joanna zaraz zemdleje, jak będziemy dalej opowiadać o tym brudzie za paznokciami, więc chyba musimy przerwać na ten moment, bo rzeczywiście zrobiło się gorąco, ale tu jeszcze na zakończenie, żeby rozładować sytuację. Kira pisze, że spotkała osobę, która nosi tylko biżuterię srebrną, gdyż ona jest antybakteryjna. Więc bardzo fajne.
Uważam, że to jest naprawdę bardzo fajne no, podsumowanie tej dyskusji, bo oczywiście my możemy żartować, ale no, to są naprawdę sytuacje, które widzimy codziennie. Ja już nie mówię o osobach, które mają obrączki wrośnięte w rękę, czasami po 20 latach nie zdejmowania tej obrączki, więc pomyślcie Państwo, co tam pod taką obrączką można znaleźć i jak to bardzo jak w jezior, może wpływać jednak na bezpieczeństwo. W jeziora, głębinach, jak śpiewał Kaczmarek. Tam się to dzieje. No dobrze, drodzy Państwo, dziękujemy w takim razie, tu jest też pomysł, żeby to nagrać, no my to wszystko, proszę Państwa, nagrywamy, więc nie ma problemu, żeby te nagrania potem sobie opracowywać i używać jako edukacji, więc myślę, że tego 5 maja coś mocniejszego przygotujemy, żeby Państwo mieli taki set gotowy do wyświetlenia w szpitalach no, na zasadzie właśnie szkoleniowej. Drodzy Państwo, kończymy temat rąk, nóg oraz innych części ciała. Jeszcze tylko tu jest, proszę Ciebie, pozdrowienie dla Twojego nowego przyjaciela. Gdzieś poszła przyjaciółka, nie wiem, nie widzę jej. Gdzieś się, no to było. Zaraz wróci pewnie. Bardzo dziękuję. Cześć, dzięki Ci bardzo, znaczy nie cześć, tylko dzięki Ci bardzo za ten element. Drodzy Państwo, a my wracamy jeszcze na chwilę do sytuacji bieżącej. Jest pytanie na czacie, czy maski zostały przedłużone i tak właśnie się stało. 27 marca jest decyzja ministerstwa, aby przedłużyć rozporządzenie o wymogach pandemicznych do 30 kwietnia tego roku, więc mamy o miesiąc przepchnięty problem maseczek. Natomiast no pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie, takie o miesiąc przepychanie. Słyszeliśmy nieoficjalne zapowiedzi, że ministerstwo szykuje się, aby wycofać się ze stanu zagrożenia epidemicznego w ogóle od maja. Zobaczymy, jak to będzie. Czyli maseczki przedłużone i to jest wiadomość dla Państwa, w szpitalach oraz w aptekach w dalszym ciągu maski mają być. Kolejna sprawa, która została ogłoszona dzisiaj, myślę, że to jest nie pierwszy raz, wiedzą Państwo, że władze patrzą na nasze webinaria, no i w związku z tym robią nam zawsze w piątek prezent. Mamy najświeższe ogłoszenie, jeżeli chodzi o trzecią dawkę szczepionki. Dzisiaj pan minister mniej więcej z 3-miesięcznym opóźnieniem, bo zobaczcie Państwo, kiedy mieliśmy falę. Tu jest fala zachorowań, czyli styczeń, luty. Tu trzeba było szczepić, prawda? A my szczepimy od 15 kwietnia, czyli mniej więcej 3 miesiące po terminie. Pan minister informuje nas i ministerstwo nas informuje, że umożliwi podawanie trzeciej dawki. Ja myślę, że wiele z Państwa... To jest świetnie. Pan minister jest po prostu wizjonerem i już wie, że na lato należy się przygotować. A no właśnie, to jest, proszę Państwa, bo to nie jest szczepionka na falę XBB1.5, tylko to jest szczepionka na kolejną falę, której spodziewamy się pewnie pod koniec wakacji. Więc drodzy Państwo, w każdym razie żarty żartami, ale od 15 kwietnia będzie można oficjalnie szczepić się trzecią dawką przypominającą, jeśli się ma powyżej 60 lat, jeżeli ma się niedobór odporności, jeżeli jest się personelem medycznym. Choć w tych zaleceniach pojawiła się taki dziwny wątek, ja nie widziałem jeszcze tej rekomendacji oficjalnej, natomiast w wypowiedziach pojawił się jeszcze wątek, że osoby będą miały wskazanie, które jako drugą dawkę przypominającą przyjęły szczepionkę monowalentną. Cokolwiek to będzie znaczyć, bo rozumiem, że tu chodzi o monowalentną szczepionkę w rozumieniu, że to była szczepionka jeszcze starego typu, czyli jeszcze przed wrześniem chyba ubiegłego roku, kiedy weszły już szczepionki BA1, BA2, pamiętacie, a potem BA4, BA5. Więc no to będzie dotyczyło chyba tych osób, które się szczepiły jeszcze w pierwszej połowie 2022. No to ciekawe też, bo to może dotyczyć również osób szczepionych Novavaxem, a przecież Novavax daleko lepiej broni się, jeżeli chodzi o
skuteczność wobec nowych wariantów niż szczepionki te stare monowalentne. Także no, jest to. No i też zalecono do szczepienia, zobaczcie Państwo, szczepienie będzie realizowane dwuwalentnymi szczepionkami mRNA, czyli w ogóle nie uwzględniono znowu Novavaxu jako szczepionki boosterowej. To dziwne, bo w wielu krajach Novavax jest absolutnie uważany jako równorzędna szczepionka do boostera, więc nie umiem powiedzieć, dlaczego ta szczepionka ma jakiegoś pecha w wytycznych ministerstwa. Najpierw jej nie było na początku tego roku, w ogóle nie można było jej kupić, a teraz, znaczy dostać, w sensie nie było jej w aptekach, nie było jej w Agencji Rezerw. Ojej, co ja gadam, nie w aptekach, w sensie nie do kupienia, tylko nie była w punktach szczepień aptecznych ani innych, no a teraz znowu jest jakiś problem z jej uwzględnieniem w tych wytycznych. No ale zobaczymy, jak się ukażą już oficjalne wytyczne w komunikacie Ministra Zdrowia, to wtedy będziemy odnosić się już do szczegółów, bo na razie to były tylko takie wypowiedzi medialne. Jakie są, proszę Państwa, możliwości szczepionki śluzówkowej w tym roku? Proszę Państwa, czy nie ja ma mogę, takich. Tak? Czy ja mogę? Trzy godziny temu ogłoszone, że mamy nową dwuwalentną szczepionkę. Nazywa tak? się Bimarvax. Ale jest w Polsce? W Europie. Właśnie Ema 3 godziny temu to ogłosiła, więc nie sądzę, żeby gdziekolwiek jeszcze była. Znaczy, że dostała po prostu. Tak, dostała akredytację. Okej. Także mamy nową szczepionkę. No tak, tylko czy ona jest szczepionką RNA, czy ona jest szczepionką jaką? Chwila, właśnie ją czytam, co tu jest ciekawego. Co to jest? Jak się nazywa? Bimarvax. Bimarvax, czyli Bimarvax, pewnie... tak. Bimarvax się to nazywa. Zrobione przez HIPRA, Human Health. Jakieś dzieło i to ma... Contains a protein, czyli zawiera, tak. Jest to szczepionka białkowa. Białkowa, tak. Czyli wypadałoby powiedzieć, że być może jest to szczepionka, jeżeli mówisz, że to jest dwuwalentna białkowa, tak, rekombinant protein COVID-19, no, bardzo ciekawy pomysł, bo to wyprzedza, można powiedzieć, w tym momencie Novavaxa, który jest białkową szczepionką jedyną na naszym rynku w tej chwili, ale jednak opartą o wariant Wuhan, prawda? Więc... Napisane jest, że daje lepsze efekty przeciwko Omikronowi niż cokolwiek, co do tej pory mieliśmy, ale to wiadomo, że mogli napisać różne rzeczy, nie? Jasne. Jasne. Nie, no, myślę, że tutaj jest kluczową sprawą, jaką zawiera, które białka zawiera, bo pamiętajmy, że. Alfa i bety. Że szczepionki białkowe różnią się tym od RNA, że zawierają całą jednostkę białka S, a nie podjednostkę, tak jak szczepionki RNA, więc. One od początku uważano, że mają mniejszą podatność na mutacje, tak? Dlatego to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Jeżeli tu mamy dwuskładnikową szczepionkę, to będzie to moim zdaniem bardzo ciekawy projekt. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że tu też dużo się dzieje w szczepionkach covidowych, ponieważ wydaje się, że WHO jest blisko decyzji, aby szczepionki... Po pierwsze, covidowe łączyć z grypowymi. Po drugie, żeby raz na pół roku WHO określało kierunek mutacji i żeby firmy wyprzedzały kolejne fale, a nie wciąż jakby były za falą. Więc to jest ciekawy pomysł, żeby szczepionki covidowe łączyć z grypowymi, czy też w tym sensie łączyć, żeby one były jakby w tym samym cyklu oceniane pod kątem składu antygenowego i żeby ten skład antygenowy był właśnie rekomendowany przez WHO, tak jak w tej chwili mamy przy, prawda, pomyśle szczepionek grypowych. Może być trudne przy tej ilości mutacji? No ale mamy dwie fale rocznie, więc tu jest szansa na przewidzenie, który wariant będzie dominował, prawda? To jednak się nie dzieje aż tak szybko. Chyba więcej niż dwie jednak.
No dwie fale duże, ja nie widziałem więcej na razie, ale może się coś mi przemknęło. No dobrze, drodzy Państwo, jedźmy dalej, czyli mamy szczepienie, mamy nową szczepionkę, bardzo, bardzo nową w rozumieniu, dwuwalentna białkowa szczepionka, jeszcze tylko próbuję tutaj szybko doczytać, czy ona jest też adiuwantowana, bo to byłoby idealne, gdyby ona była z adiuwantem, a nie tylko białkowa, no ale tu z tego dokumentu nie widzę, czy ona ma adiuwant, czy też nie. To byłoby bardzo fajne, gdyby ona była jeszcze adiuwantowana, bo wtedy pamiętajmy, że mamy szansę na dłuższą pamięć immunologiczną. No i to zawsze daje nam no, większy czas między kolejnymi dawkami szczepionek, prawda? Nie trzeba. Tu jest, słuchaj, ja się na tym w ogóle nie wyznaję. Będę czytać, no. A ty sobie tłumacz. Dobra. SQBA, adjuvant containing per 0,5 ml dose. No, no to pięknie. To znaczy, że ta szczepionka jest właśnie szczepionką zawierającą adiuwant, czyli daje nam szerszą możliwość pobudzenia również odporności tej komórkowej, ale również i pamięci immunologicznej. Także to jest znakomita wiadomość, muszę powiedzieć, i cieszymy się, no zobaczymy tylko kiedy i na jakich zasadach ta szczepionka będzie dostępna. Tutaj widzę, że Marcin, doktor Marcin pisze, że to szczepionka hiszpańska. Tak, to prawda, to Hiszpanię. Cieszymy się, że to produkt naszych zaprzyjaźnionych tutaj też osób, w sensie no, żyjących w kraju, o może tak powiedzmy, zaprzyjaźnionym. No ale zobaczmy tylko, kiedy ona i jak trafić miałaby do dystrybucji, prawda? Bo tu jest, zaczyna się też problem i WHO ostatnio też mocno w tej sprawie dyskutowało, jak te szczepionki dalej mają być dystrybuowane, kto ma za nie płacić, bo rządy coraz mniej chętnie zamawiają szczepionki w tych programach centralnych. No i teraz pytanie, jaka jest przyszłość tych szczepionek? Czy one trafią tak jak szczepionki grypowe, po prostu będą w aptekach dostępne, kto będzie chciał, kto będzie miał pieniądze, to sobie je kupi, czy będziemy je wciąż mieli jako dostępne, jako szczepionki zakupowane centralnie? Więc tu no jest pewnego rodzaju wątpliwość. Dopóki nie będzie jednoznacznych ustaleń, to będzie problem. O, proszę Państwa, już udało mi się ściągnąć nawet HPL tego produktu, o którym mówimy. Jak widzicie Państwo, absolutnie najnowsze informacje dzięki tutaj naszej Mai. Proszę bardzo, mamy rekombinowane białko ze szczepów nawet napisane B1351 i B117, adiuwantowane SQBA, a SQBA to jest adiuwant ze skwalenem polisorbatem. No więc bardzo, bardzo się cieszymy, bo moim zdaniem to może być obiecujący kierunek właśnie tego rodzaju szczepionki adiuwantowane. To jest bardzo ważne, bo ta odpowiedź jest wtedy dłuższa, lepiej się utrwala. No dobrze. Drodzy Państwo, co jeszcze z nowości? Czy jest coś jeszcze z nowości, najnowszych nowości? Zaraz zerknę, proszę Państwa, do slajdów. Czy coś tu jeszcze takiego hot topicowego mamy? Przepraszam, bo tu grzebię w slajdach. Hot topicowych rzeczy, chyba takich gorących, zupełnie najgorętszych nie mamy. Może ja tylko Państwu jeszcze pokażę, to jest taka moja tabelka. Ostatnio zastanawiałem się nad chorobami, które mocno się uaktywniły tą zimą. No i zobaczcie Państwo, co tu się dzieje. Ten sezon, trzeci rok COVID-u, właściwie w tej chwili mamy czwarty, prawda, sezon. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. HIV, 200 przypadków przez pierwsze 10 tygodni roku 5 lat temu, prawda, i dzisiaj zobaczcie Państwo, 570, czyli ponad dwukrotny wzrost wykrywalności HIV w ciągu tych pierwszych 10 tygodni roku. No raczej prognozuję nie najlepiej.
Pneumokoki, 350 przed pandemią, 749 zgłoszonych przypadków ciężkich pneumokokowych zakażeń w tym roku do 15 marca, więc widać znowu ponad dwukrotny wzrost. Szkarlatyna, czyli paciorkowiec z grupy A, 5800, zobaczcie, w tym roku do marca 15 prawie 10 tysięcy, znowu niemal dwukrotny wzrost, a tu dziura w 2021-2022, zobaczcie Państwo, dziura, mało przypadków, pneumokoków też skrajnie mniej przypadków, HIV też to samo, prawda? Spadek wykrywalności albo spadek krążenia wirusa, to są dwa wyjścia. No i na to wszystko, zobaczcie Państwo, zupełnie inaczej zachowuje się klostridioza, która była 2600 przed pandemią, 2500 pierwszy rok pandemiczny, no i potem 4000 ponad, także COVID jest niestety towarzyszem klostridiozy i vice versa. No i to mówiliśmy tu wielokrotnie, wynika z ogromnej antybiotykoekspozycji, ale również z właściwości wirusa COVID, który jak wiemy atakuje lito cienkie, jest w stanie również doprowadzić do zaburzeń mikrobioty, czyli do dysbiozy. No dobrze, drodzy Państwo, to chyba tyle z moich przynajmniej tutaj nowinek. Mamy czas już dosyć późny, więc musimy zdążyć z long COVID-em, ale jeszcze jest jedno pytanie, na które chcę bardzo tutaj odpowiedzieć, mianowicie pytanie od pana doktora, pozdrawiam zresztą, o stosowanie sterydów w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych, czyli czy stosowanie glikokortykoidów ma uzasadnienie w leczeniu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, i tu chcę na to pytanie odpowiedzieć od razu, cytując publikację, że tak, że wciąż mamy na to evidence, że zastosowanie kortykosterydów zmniejsza ilość powikłań przy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Duża metaanaliza, 3400 pacjentów, kortykosterydy istotnie obniżają spadek, znaczy przyspieszają spadek gorączki i zmniejszają ryzyko głuchoty, i może nie we wszystkich badaniach wykazują taką jednoznaczność, ale zdecydowanie w dalszym ciągu one są rekomendowane. Tutaj mamy autorów, którzy piszą, że badanie sugeruje, że podanie kortykosterydów jest związane ze zmniejszeniem ilości utraty słuchu i neurologicznych powikłań, szczególnie u dzieci, i chodzi tutaj o tę małą dawkę sterydów, tak? To jest ta mniejsza dawka, czyli 0,6 na kilogram, i mówimy tutaj o tym, żeby to były sterydy stosowane tylko krótko, 2-3 dni przy pierwszych dawkach antybiotyków, bo to ma zmniejszyć uszkodzenie mózgu przez cytokiny ujawniające się po zastosowaniu antybiotyków w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Także to jest jedna publikacja, która pokazuje metaanalizę, i druga publikacja, podobne spostrzeżenia, i dlatego w dalszym ciągu rekomendujemy w tych gram, szczególnie w gram dodatni, bo już w tej chwili właściwie hemofilusowych się nie spotyka, także pneumokokowe zakażenia, no i też meningokokowe mogą tutaj dawać poważne uszkodzenie mózgu, i stąd ta rekomendacja jest utrzymana. Tu jest wniosek z tego badania, które znowu podsumowuje ileś tam, chyba 9 publikacji randomizowanych, że jednak również u dorosłych widzimy mniejszą ilość powikłań, jeśli stosujemy steryd. Także to bardzo ważne pytanie i dlatego pozwoliłem sobie to na to odpowiedzieć szerzej. Maju, jeśli jesteś, to zapraszam Cię, bo znikłaś, a teraz mamy kącik long COVID. Tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym bardzo, żebyśmy o long COVID-zie, no właściwie mówili przez najbliższy czas co tydzień, bo jest to temat naprawdę bardzo, bardzo w tej chwili budzący wielkie niepokoje,
Ostatnie, nie wiem czy Maja będziesz o tym mówić, ale ostatnie dane z Wielkiej Brytanii mówią, że jest prawie 2 miliony ludzi z long covidem, prawda? Tak, jest prawie 2 miliony ludzi z long covid, przy czym ponad 700 tysięcy ma ten long covid powyżej 2 lat. No właśnie. No właśnie, tutaj ktoś z Państwa, prawda, pytał, czy to jest na całe życie. Na razie możemy powiedzieć, że to jest na cały ten okres obserwacji, a czy to kiedyś ustąpi? No, jeżeli są tam trwałe zmiany, które możemy zaobserwować w badaniach dodatkowych, jeżeli tam jest po prostu, nie wiem, martwica, włóknienie, no to po prostu to nie wróci już ta funkcja. Natomiast niektóre z rzeczy mogą się cofać, jeżeli są czynnościowe. Maju, oddajcie głos. Można je wyćwiczyć. Dużo rzeczy można wyćwiczyć, więc to jest pocieszające. Ale czy wszystko? Pewnie nie. No dobrze, także na dzień dobry. Słabo podobno cię słychać. Możesz bliżej mikrofon? Już bardziej? Być? Nie wiem, ja już bliżej nie mogę. Ale aha, no to może spróbować. Masz... Właśnie sprawdzimy, o co chodzi. O, może teraz mikrofonu. Być lepiej. O, może jest być lepiej. Dobra. To jest tak, na dzień dobry opowiem Państwu, dlaczego mam taką fajną, taki fajny slajd, ponieważ za tydzień, dokładnie za tydzień w piątek, będzie Światowy Dzień Zdrowia i będzie to też jednocześnie tego samego dnia 75-lecie WHO. I ta pani, która siedzi sobie na barierce, jest oficjalnym logo tegoż dnia i tegoż wydarzenia na przyszły tydzień. Że pozwoliłam sobie zaczerpnąć naszą panią, którą będę pewnie w przyszłym tygodniu też jeszcze promować. Będziecie mogli ją Państwo zobaczyć prawdopodobnie w wielu reklamach z WHO i z Ministerstwa Zdrowia, ponieważ no, będziemy obchodzić sobie taki dzionek Światowy Dzień Zdrowia. Między innymi w odniesieniu do long COVID się to na pewno przyda. Dobrze. Zacznijmy w tym układzie od tego, czego się byśmy chcieli dzisiaj nauczyć, ponieważ post-COVID condition, czyli PCC, która się pojawi parokrotnie w tej prezentacji, jest w przypadku tej prezentacji zamiennie używane razem z nazwą long COVID, o której już wszyscy wiemy. Z najnowszych danych z UK, to co przed chwilką powiedziałam, mamy ponad 700 tysięcy osób, które żyją z long COVID od dłużej niż 2 lata, a dane z lutego z UK z kolei mówią, że uwaga, 7 na 10 osób dorosłych w wieku 18-34 lata ma objawy mgły mózgowej. Wiąże się to z problemami koncentracji, z problemami z uwagą, z pamiętaniem, z reakcjami. Zresztą dzisiaj opowiem Państwu, z czym to się w ogóle wiąże. Gdzie tu jest ten plusik? Tu jest. Dobrze. Podobnie jak w przypadku z innych dolegliwości w post-COVID, mgła mózgowa jest długotrwałym objawem po przechorowaniu COVID-19, o czym wszyscy wiemy. A pacjenci najczęściej zgłaszają dolegliwości 4 do 12 tygodni od infekcji i później. Czym objawia się tak zwana mgła mózgowa? Zwykle dotyczy to funkcji poznawczych, problemów z pamięcią, koncentracją uwagi, trudnościami z rozwiązywaniem problemów i oceną sytuacji. Mgła mózgowa to utrzymujące się objawy zaburzeń poznawczych, których nie można wyjaśnić innymi zjawiskami klinicznymi. Wśród tych zaburzeń poznawczych w różnych badaniach stwierdza się, że pacjenci zgłaszają wiele różnych rodzajów zmian w funkcjach poznawczych. Obejmują one zmiany w koncentracji, jak mówiłam, w uwadze, znajdowaniu słów, w płynności, zdolności poznawczych, w uczeniu się, pamiętaniu czy też pamięci krótkotrwałej oraz w funkcjach wykonawczych. Gdzie ja mam? A tu na slajdzie widać, co zgłaszają pacjenci. Bo nawet u pacjentów, u których przebieg choroby był łagodny, a nawet bezobjawowy, mogą wystąpić zaburzenia funkcji poznawczych. Wielu takich pacjentów zgłasza utrzymujące się symptomy po pozornym wyzdrowieniu. Na slajdzie, jak powiedziałam, wypisane są opinie pacjentów zgłaszane w czasie wywiadów. Jak widać, pacjenci uskarżają się na problemy z uwagą, koncentracją, zdolnościami poznawczymi, umiejętnością uczenia się oraz problemy z codziennymi czynnościami, którymi nie mieli do czynienia przed infekcją. Czyli są to zdarzenia nowe. Dobrze. Coraz więcej badań naukowych tyczy się tego problemu.
ponieważ no, bardzo wiele osób zachorowało. Mamy niesamowitą liczbę osób po SARS-CoV-2. No i w związku z tym próbujemy ustalić, jakie są przyczyny. Na pewno nie są to przyczyny, które się komuś wydają, albo które się komuś, ktoś sobie ubzdurał, wymyślił. Uwaga dotyczy zdolności skupiania myśli i funkcji poznawczych na konkretnej czynności czy też przedmiocie i umiejętności na nierozpraszania się lub może lepiej powiedzieć nie tracenia uwagi. Koncentracja natomiast jest umiejętnością utrzymania uwagi przez określony, niezbędny czas do wykonania konkretnej czynności. Gdy pojawiają się zaburzenia uwagi, to pacjenci mają problem z nabywaniem i zapamiętywaniem informacji. Szczególnie jeśli dana informacja przekazywana jest nagle lub szybko i wymaga zdolności poznawczych. Na przykład pacjenci z mgłą mózgową mogą mieć problem z zapamiętywaniem informacji w czasie prezentacji PowerPoint jak ta dzisiaj. Tak więc może być tak, że pacjent pierwotnie zgłasza problemy z zapamiętywaniem, ale one są ale przyczyną ich jest właśnie brak koncentracji czy też możliwości skupienia uwagi. Gdzie ja mam myszkę? Tutaj. Zdolności poznawcze. Zdolności poznawcze to jest coś, co ma bardzo wiele składowych. Język i zdolności porozumiewania się są jedną z nich, albo jednymi z nich. Pacjenci zgłaszają problemy z generowaniem i wyrażaniem myśli. To jest bardzo charakterystyczne przy mgle mózgowej. Wielu pacjentów z post-COVID condition ma obniżoną szybkość i efektywność myślenia. Z punktu widzenia czynnościowego objawia się to jako uczucie spowolnienia lub dezorientacji. Znacznie dłużej trwa wykonywanie znanych i przećwiczonych wcześniej zadań. A pacjenci mają też trudności w znalezieniu odpowiednich słów. Różni się to od afazji tym, że pacjent jest w stanie znaleźć te słowa, jeżeli poświęci temu wystarczająco dużo czasu. Test taki można sobie przeprowadzić. Pacjent poproszony o wyszukanie jak największej liczby wyrazów w ramach ustalonych zasad. Na przykład wymień wszystkie zwierzęta mieszkające w lesie w jak najszybszym czasie. I w takiej sytuacji wielu pacjentów zgłasza, że no, ma trudności ze znalezieniem słów, czy też skupieniem myśli. Że taki teścik na pacjenta można sobie zrobić. Pamięć natomiast ma także wiele składowych. Pośród nich jest pamięć krótkotrwała i umiejętność wykorzystania tej pamięci. Wydaje się, że właśnie te składowe są najbardziej upośledzone w wyniku infekcji SARS-CoV-2. Pacjenci zapytani o wypowiedzenie ciągu liczb, przeliterowanie wyrazu, przeliterowanie jeszcze lepiej od tyłu, mają z tym bardzo duże problemy. Pacjenci mają też problem z dekodowaniem i utrwalaniem nowych informacji. To jednak może być związane z problemem związanym ze skupianiem uwagi i koncentracją. Dobrym testem tutaj jest zapytanie pacjenta o wymienienie 4 przedmiotów czy też informacji, 5, nieważne, które otrzymali od nas 5 minut wcześniej. Pacjent z mgłą mózgową będzie miał problemy z pamięcią roboczą czy też krótkotrwałą i nabywaniem oraz wykorzystaniem nowych informacji. Natomiast pamięć długotrwała tak naprawdę przy mgle mózgowej najczęściej nie jest uszkodzona. Dobrze. Funkcje poznawcze. Funkcje poznawcze odnoszą się do umiejętności i zdolności planowania, rozwiązywania problemów, właściwej oceny sytuacji, w tym sytuacji społecznych. Zaburzenia uwagi mogą mieć tu duży wpływ na odczuwanie przez pacjenta problemy. Pacjenci często zgłaszają problemy z rozwiązywaniem problemów oraz podejmowaniem właściwych decyzji. I jedziemy dalej. W takiej dużej metaanalizie, w której uwzględniono ponad 80 badań, wywnioskowano, że uwaga, 1 na 5 pacjentów po SARS-CoV-2 uskarża się na zaburzenia funkcji poznawczych minimum 4 do 12 tygodni i ponad 12 tygodni po infekcji. Takie ustalenia podkreślają, jak niezmiernie ważną sprawą są badania dotyczące long COVID. Mamy też tutaj wypisane czynniki, które zwiększają występowanie zaburzeń poznawczych. No i tutaj niezbyt pocieszająca informacja dla pań.
ponieważ płeć żeńska jest jednym z czynników zwiększających częstotliwość występowania, no ale niestety też starszy wiek, cięższy przebieg choroby i wcześniejsze choroby współistniejące. Także to niestety też ma wpływ na zaburzenia funkcji poznawczych. A jak mgła mózgowa różni się od innych zaburzeń poznawczych, których nie jesteśmy w stanie lub nie możemy wiązać z infekcją SARS-CoV-2? Zmiany w funkcjach poznawczych mogą być związane oczywiście z wiekiem, to wiemy. Wiąże się to z wolniejszym przywoływaniem informacji, wolniejszym przetwarzaniem informacji i większymi problemami z utrzymaniem uwagi. Tradycyjnie definicja demencji wymaga obniżenia wcześniejszego poziomu funkcji poznawczych w co najmniej dwóch obszarach poznawczych, które są wystarczająco poważne, aby zakłócać codzienne funkcjonowanie i poczucie samodzielności. Przyczyn demencji jest wiele, Państwo je znacie, nie będziemy tutaj tego omawiać, myślę sobie. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ za chwileczkę okaże się, jakie są różnice pomiędzy demencją a mgłą mózgową. Jak więc odróżnić te zmiany postępujące w funkcjach poznawczych wynikające z wieku lub innych urazów, czy też przyczyn, a mgłę mózgową wynikającą konkretnie z infekcji SARS-CoV-2. Jest parę różnic w obrazie klinicznym. Pacjenci z zaburzeniami funkcji poznawczych wynikających z infekcji COVID przeważnie sami zauważają problemy i to oni je zgłaszają, gdy w przypadku demencji i postępujących zmian w czasie wynikających z innych niż COVID przyczyn, pacjenci najczęściej nie zdają sobie tak naprawdę sprawy z problemu, z narastającego problemu i to ich otoczenie zgłasza te zaburzenia i zmiany. Różni się też przebieg w czasie. Jeśli pacjent miał uraz mózgu lub zmiany postępujące w czasie, to nie wykazuje to raczej na infekcję SARS-CoV-2 jako przyczynę. Kolejną różnicą jest wiek pacjentów. Osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych wynikających z infekcji COVID są młodsi niż osoby diagnozowane z demencją. Pacjenci z mgłą mózgową wykazują małe zmiany także w testach kognitywnych lub nawet wyniki zbliżone do normalnych, choćby w takich testach jak MOCA. Natomiast pacjenci z demencją otrzymują w takich testach słabe wyniki. Także to są nasze różnice. Dalej. W prezentacji wprawdzie skupiliśmy się na objawach mgły mózgowej, ale trzeba powiedzieć parę słów na temat przyczyn, bo to na pewno nikomu nie zaszkodzi. Jak widać na slajdzie, przyczyn zjawiska jest wiele. Osoby po chemioterapii mają podobne zmiany, jak obserwowane są w przypadku osób, które przeszły SARS-CoV-2. Warto podkreślić, że COVID nie jest pierwszą chorobą, po której pacjenci mają zaburzenia funkcji poznawczych. Mamy też badania opisujące zjawisko mgły mózgowej w menopauzie i dużych zmianach hormonalnych. Mamy też mgłę mózgową związaną z urazami, a także może być efektem ubocznym przyjmowania niektórych leków. Wielu pacjentów wiąże zaburzenia funkcji poznawczych ze stylem życia, a właściwie ze zmianą stylu życia, czyli między innymi problemami ze snem, utratą czy też nadmiernym apetytem, czy problemy ze zdrowiem psychicznym. I następny slajdzik, już niedługo, także obiecuję Państwu, już nie będę zajmować czas. Podsumowując, czynniki predysponujące, traumatyczne urazy mózgu, wstrząsy, alkoholizm, neurodegeneracja, zaburzenia naczyniowe, zaburzenia śródbłonka, zaburzenia tkanki łącznej, choroba autoimmunologiczna, reumatoidalna, czy też dysautonomia. Badania wykazują, że zmiany w funkcjach poznawczych są ważnym problemem, na który należy zwrócić uwagę. Mgła mózgowa jest zbiorem objawów prowadzącym do zaburzeń funkcji poznawczych. Zmiany te mogą przypominać zmiany funkcji poznawczych typowe dla demencji, ale są istotne różnice, jak już mówiliśmy, pomiędzy tymi zaburzeniami. Co więc powoduje te objawy? Ale na to pytanie, proszę Państwa, to ja odpowiem w następnej prezentacji. Natomiast dzisiaj podzielę się tylko jeszcze slajdem ze źródeł, z których korzystano w tworzeniu tej prezentacji. Jak ktoś chce, to proszę sobie zrobić screenshot, a jak nie, to pewnie będzie udostępnione na stronie SHL-a i też będzie można sobie z tego korzystać. Także ja na tyle i dziękuję bardzo. Halo, halo, centralo.
Już się włączam. Bardzo ci dziękuję. Umiesz przeliterować od tyłu słowo wiadukt? Nie. Ale nie chorowałem na COVID, więc nie wiem, może to był jakiś test. Znaczy w myślach tego nie zrobię. Wiadukt. Nie ma szans, nie. Jestem upośledzony, bardzo przepraszam, ale nie ma takiej opcji. Sugerowałbym raczej, że ktoś, kto potrafi, to jest jakiś zaburzony, no ale dobra. Rozumiem, że to... Żartuję taki, sobie oczywiście. Tak zwany teścik. Tak jest. No dobrze, drodzy Państwo, po chwili zastanowienia powiem tak, nie da się powiedzieć od tyłu wiadukt. Napisałem to sobie, to się nie da po prostu powiedzieć i tyle. No dobrze, mamy bardzo poważny temat, trochę się teraz próbujemy rozluźnić, ale rzeczywiście long COVID jest naprawdę dramatycznym problemem społecznym, medycznym, będzie też pewnie gospodarczym, więc musimy mieć otwarte myśli, otwarte głowy na te problemy. No i przede wszystkim szukać dróg pomocy pacjentom, prawda? Więc to jest nasz cel, żeby poprzez te nasze też webinaryjne tutaj dyskusje zwiększyć Państwa świadomość tych problemów. Tu jeszcze raz pokazuję ten rysunek z poprzedniego tygodnia. Bóle klatki piersiowej, palpitacje, czyli takie uczucie kołatania serca, kaszel. No ja tu ostatnio w ciągu tygodnia wysłałem do naszych koleżanek taki rozpaczliwy SMS. Mój tata kaszle od 3 miesięcy, czyli odkąd miał COVID. Zjadł już 8 opakowań różnych antybiotyków, nic nie pomaga. I no to jest właśnie ten ślepy zaułek, w który nierzadko lekarze brną, bo myślą, że kaszel to jest choroba bakteryjna czy jakaś inna, a tak naprawdę ten kaszel ma charakter absolutnie neurologiczny, tak? Czyli jest to pobudzenie receptorów, nadwrażliwość oskrzeli, nadwrażliwość, nie wiem, tchawicy, krtani, wszystko jedno. W każdym razie nie ma to nic wspólnego z infekcją. Nie leczymy kaszlu antybiotykami. Może być alergia, tak jest, pamiętajmy. Wybuchła wiosna. Mamy również alergię pokowidową. Pamiętajmy, że wiele osób po COVID-zie doznaje objawów alergicznych, których wcześniej nie miało. To wynik, szczególnie skórne alergie są nasilone. To wynik tego, że skóra jest bardzo ważnym organem immunologicznym i tam też te pobudzone limfocyty funkcjonują. Zespół zmęczenia. Proszę Państwa, są opisy naprawdę drastyczne osób, które od kilku miesięcy czy kilkunastu miesięcy nie są w stanie wyjść z domu, już nie mówiąc o jakiejś pracy. Mówimy o tym, o czym dzisiaj mówiła Maja, czyli o tym neuro-COVID-zie, neuro-long-COVID-zie wynikającym tak naprawdę z jakiegoś takiego przewlekłego zapalenia mózgu. No i niestety również funkcje rozrodcze zaczynają tutaj też napływać pracę o gorszej aktywności, jeżeli chodzi o objawy jakieś takie przedmiesiączkowe, zaburzenia cyklu miesięcznego i niestety również u mężczyzn zaburzenia erekcji, więc to jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Ja ostatnio miałem pacjenta, który zgłosił się z przewlekłą biegunką. Od pół roku po COVID-zie nie może poradzić sobie z rozregulowanym jelitem. No robimy badania, ale wygląda na to, że po prostu jest albo ma IBD, takie nabyte po COVID-owe, albo jest to zapalenie jelita, będziemy jeszcze to wyjaśniać, no ale w każdym razie nie można mieć pół roku biegunki bez powodu, prawda? To się nie dzieje. Drodzy Państwo, o właśnie, tu Pan Jakub pisze o zaburzeniach snu. Śpię tylko 4 godziny na dobę, to też tutaj jest napisane, prawda? Zaburzenia snu są jednym z elementów tego, że mózg przestaje chcieć się płukać, chcieć się wyłączać, prawda? Jest cały czas jakby pobudzony i no pytanie, czy to może kiedyś się
może kiedyś się cofnąć. Tu państwo też piszą, pan są Oskar. Są zaproponowane ćwiczenia na to, ja w pewnym momencie będę też miała z tego, są cztery części tych slajdów, więc ja po prostu po kolei będę jechała i na ostatnim będą ćwiczenia, które zaproponujemy naszym widzom. Miejmy nadzieję, że pomogą. Tak. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że sam sposób dyskutowania o mgle covidowej czy mgle mózgowej jakby wzbudza pobłażliwość w tym temacie. Tak, to też oczywiście musimy to bardzo mocno prostować. Ktoś, kto przychodzi do nas i mówi, że ta głowa go kompletnie nie napędza i że ma takie poczucie właśnie takiej rzeczywistości za mgłą, to są tylko określenia przez ludzi używane, ten fog. To jest niemedyczne. My możemy to przełożyć, tak jak tutaj Maja mówiła, na konkretne zaburzenia kognitywne, pamięci, koncentracji. To wychodzi w testach, więc tutaj nie trzeba absolutnie takich określeń niemedycznych. To raczej bardziej jest właśnie kwestia, jak pacjent o tym mówi, ale my to przekładamy na konkretny uszczerbek, różnego rodzaju funkcji mózgu. Jeszcze mamy czas na kilka pytań. Którą szczepionkę polecam jako dawkę przypominającą trzecią? Proszę Państwa, no ja będę do znudzenia jednak sięgał. No teraz to bardzo chętnie bym polecił najnowsze odkrycie dzisiejsze, czyli szczepionkę tą dwuskładnikową z adiuwantem białkową. Ja jestem jednak zdecydowanie fanem szczepionek białkowych z adiuwantem. One mają większą powierzchnię immunogenności i z racji tej są trochę lepsze niż szczepionki RNA w kontekście odporności na mutacje, ale oczywiście no, moje zdanie nie jest tutaj decydujące, no a co gorsza, Novavax jest niezmodyfikowany, więc tu zawsze będzie ten element niepewności, czy nowy wariant jest neutralizowany tak dobrze przez pierwotne białko z Wuhan. Tu już odpowiadaliśmy po kolei na te pytania. No właściwie tu jakiś nie widzę na razie nowych pytań w temacie long covidu. Mam nadzieję, że Państwo będą omaszczyć los. Doktor Marcin się wstydzi, proszę Państwa, trzeba doktora Marcina ożywić jakoś, żeby się nie wstydził. Może go trzeba oswoić, może Państwo go zachęcą, bo z tego co widzę i słyszę, to może chciałby coś o swoich doświadczeniach opowiedzieć medycznych, więc bardzo. Marcin, może za tydzień, co? Ja jestem za, tylko Marcin musi się zgodzić, bo nie da się kogoś zapraszać, jak ten ktoś nie chce się dać zaprosić, więc musi się zdecydować. Ale bardzo serdecznie Marcina, wstydzi, prawda? Marcina zapraszamy, nawet mogę teraz udostępnić mikrofon, jakby chciał, no tylko musi się ujawnić. Tak wstydzić. No dobrze, drodzy Państwo, czy coś tu jeszcze padło na czacie, co musimy omówić? Nie widzę. Tu Państwo jeszcze przesyłali te informacje dotyczące nowej szczepionki. A no właśnie, była ta kwestia szczepionki donosowej, tak? Czy tam jakiejś formy innej śluzówkowej szczepionki. No i tu muszę Państwa rozczarować, mimo podobno trwających badań, na razie nie ma żadnych przesłanek, żeby myśleć, iż szybko pojawi się szczepionka w Europie czy w Stanach, która jest donosowa lub pobudza inną, znaczy śluzówki poprzez podanie, powiedzmy, w jakimś takim aerozolu nebulizacji przez jamy ustną. Na razie nic takiego się nie zapowiada. No a przyczyna jest dosyć banalna, w sensie wynika z immunologii, mianowicie
jeżeli antygen nie jest zbyt trwały i nie osiągamy stabilności, no to czy to będzie ekspozycja na śluzówkę, czy to będzie ekspozycja drogą krwiopochodną, to tu jest tylko kwestia trwałości takiej odpowiedzi, natomiast w dalszym ciągu nie mamy możliwości uzyskania odporności, która będzie neutralizować szeroki zakres nowych wariantów. I tu jest ten największy problem, że musielibyśmy poznać jakąś taki fragment wirusa, który jest bardziej konserwatywny niż białko S, który byłby połączony z tym białkiem S, dającym jakąś formę krzyżowej odporności czy wzmocnionej odporności, tak żeby po prostu ta neutralizacja była w innym zakresie, ale na razie takich szczepionek nie mamy. Bardzo ciekaw byłbym, gdyby pojawiła się taka szczepionka inaktywowana, czyli zabity wirus z adiuwantem na śluzówki. Takie przecież mamy różne szczepionki, no ale na razie cisza. Drodzy Państwo, także nic w tej kwestii na razie nie mamy do zaproponowania. Tu ktoś napisał, proszę Państwa, o rękawicach, które są nieprzekuwalne. To nie wiem, chyba taka rękawiczka nie istnieje, chyba że jest to rękawiczka metalowa. Generalnie rękawiczki co do zasady bardzo często ulegają przerwaniu, czy to przerwaniu w postaci rozszczelnienia takiego mikro, czy też dużego urazu. To oczywiście kwestia materiału, z którego są wykonane. Są też rękawiczki grubsze do takich bardziej siłowych procedur, no ale każda rękawiczka jest tylko rękawiczką, więc nie miejmy wątpliwości, że jest to tylko ochrona czy osłona, ale nie dająca trwałego zabezpieczenia. Jest pytanie o szczepionkę HPV. Proszę Państwa, mamy szczepionkę HPV w tej chwili, no w ciągu 2 miesięcy ma ruszyć program rządowy szczepienia 12-13-latków szczepionką przeciwko HPV. Nie ma pewności, podobno, nie chcę tu rozpowszechniać jakichś plotek, niepotwierdzonych informacji, ale ma to być tak zorganizowane, że szczepionka ma być nieodpłatna, natomiast będzie szczepionką dobrowolną, czyli nie będzie obowiązku szczepień, będzie dobrowolność w wyborze tej szczepionki, jak również ma być pewna dobrowolność w wyborze preparatu. Ma być preparat dwuskładnikowy i dziewięcioskładnikowy dostępny na rynku w ramach tego programu. No i do pacjenta i lekarza będzie należała końcowa decyzja. Szczepionka ma być zalecana przez lekarza, czyli musi to być jednak ta decyzja lekarza, czyli badanie kwalifikacyjne i decyzja o tym, który preparat będzie podawany. Przypomnę, 12-13-latki obu płci mają być szczepione. Tutaj nie będzie wyboru jakiegoś, że to dziewczynki, tylko mają być szczepione całe roczniki. No i na nasze pytania, czy jest jakiś program edukacyjny, który ma to poprzedzić, no jak Państwo widzą, za 2 miesiące ma wejść szczepionka w życie, a nie słychać o jakichś szerokich programach uświadamiających. Obawiam się, że no jeśli nie powstaną takie kampanie, a szczepionka już będzie na rynku, to spalimy ten pomysł, jak wiele innych pomysłów profilaktycznych, bo dzieciaki nie będą same z siebie chciały się szczepić, muszą mieć jakieś przygotowanie do tego, prawda? Musi być jakaś merytoryka w tym, a na razie nie widać, żeby jakieś w tej sprawie akcje były. No jeśli to będą filmiki na wzór covidowych, to boję się, że to nic z tego nie wyjdzie. Ale tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, szczepienie przeciw HPV ma dotyczyć dwóch tylko roczników, 12-13-latków, i pozostałe zatem grupy mają być objęte tymi szczepieniami no w dalszym ciągu zalecanymi, odpłatnymi. Co tu jeszcze? Dostaliśmy, proszę Państwa, jeszcze jakąś nowinkę na czat.
za chwilkę to Państwu spróbuję też pokazać, czyli obwieszczenie ministra zdrowia, które jest 23 lutego, mówiące, że od 1 czerwca będą dostępne darmowe szczepienia przeciwko HPV. Akt ten został ogłoszony 27 lutego, no i tenże akt zawiera no, tylko te informacje, o których tu już powiedzieliśmy, ale rzeczywiście obejrzyjmy ten dokument, żeby Państwo też mogli zapoznać się z jego treścią. Zaraz może mi się uda go zaciągnąć, to od razu byśmy go Państwu pokazali. Krótki, konkretny, po prostu przywołujący to, co przed chwilą powiedziałem, czyli objęcie funduszem, przy czym nie do końca ja wiem, co to za fundusz. Mówiło się, że będzie to akcja finansowana z funduszu medycznego. No to by było wyłomem w dotychczasowej praktyce, bo szczepionki dotychczas były kupowane z funduszu ministra zdrowia, prawda? A tu ten fundusz medyczny nie ma takiej stabilności. To jest to obwieszczenie z 23 lutego, które na podstawie ustawy o chorobach zakaźnych wprowadza szczepienie przeciwko HPV do garnituru szczepionek, które są objęte finansowaniem ministra właściwego do spraw zdrowia. I tak jak mówiliśmy, dziewczęta 12-13 rok, chłopcy 12-13 rok w schemacie dwudawkowym, no to jest jakby oczywiste ze względu na wiek, od dnia 1 czerwca 2023. Więc mamy już, można powiedzieć, klamka zapadła. Choć z tego, co się dowiaduję, nie mamy jeszcze wybranych do tego preparatu, więc to jest właśnie pytanie, jak to będzie wyglądało, jak będziemy realizować ten program, czy szczepionki będą w aptekach, czy szczepionki będą do pobrania w inspekcji sanitarnej, tak jak to ma miejsce przy szczepieniach obowiązkowych. No, brakuje nam tych technicznych elementów realizacji tego projektu. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No dobrze, pojawiły się szybkie testy na przeciwciała anty-SARS. Chromatograficzny test immunologiczny przeznaczony do jakościowego wykonania przeciwciał IgG skierowany przeciwko domenie wiążącej RBD. W jakim celu miałby być wykorzystywany taki test? Proszę Państwa, to nie jest nic nowego. Testy były dotychczas jak najbardziej stosowane przeciwko anty-S. Nie wiem, co jest nowego w tych testach. Jak rozumiem, że jeśli są szybkie, to znaczy są kasetkowe, to proszę tylko o odpowiedź panią Katarzynę, czy to są testy kasetkowe, czy to po prostu jest jakiś nowy produkt firmy, która weszła po prostu na rynek, bo jakby ja nie do końca rozumiem to pytanie. Testy anty-S robimy po prostu po to, żeby zobaczyć, czy ktoś ma przeciwciała. Wiemy, że poziom przeciwciał nie odzwierciedla odporności przeciwko zachorowaniu, ale jednak widzimy korelację między wysokim poziomem przeciwciał a brakiem ciężkiego COVID-u, czy też zgonów COVID-owych. A więc jeżeli szukamy na przykład osoby, która jest podejrzana o to, że nie miała COVID-u i nie miała dawno szczepień, że jej odporność zupełnie jakby już wygasła, no to warto właśnie to sprawdzić. Ja w dalszym ciągu wykonuję u części osób, szczególnie z grup ryzyka, testy właśnie w kierunku przeciwciał anty-S IgG, właśnie po to, żeby się przekonać, czy oni jeszcze w ogóle cokolwiek tam mają. No dobrze. Omówiliśmy kwestię szczepień HPV. Widzę, że tutaj rozgorzała dyskusja na temat rękawiczek. Czy są rękawiczki nieprzekuwalne? Proszę Państwa, nie ma rękawiczek nieprzekuwalnych. Będę się trzymał tego. Touch, tu jest jakiś konkretny produkt, który Państwo, o który Państwo pytacie.
No ale no, nie ma rękawiczek, które są nieprzekłuwalne. Można powiedzieć, że rękawice neoprenowe są po prostu bardziej odporne na skaleczenie, przekłucie, natomiast no, wydaje mi się, że musiałyby to być rękawice, nie wiem, ogrodowe albo robocze, grube, żeby móc mówić o tym, że są całkowicie odporne na utratę ciągłości. Przecież my używamy igieł bardzo ostrych, czy ostrzy lancetów, no, które są w stanie przekroić nawet gruby materiał, więc no, nie może być tak, że rękawiczka będzie odporna całkowicie na przekłucie. Wszystkie immunologiczne, Państwo piszą tutaj, wszystkie immunologiczne kasetkowe takie właśnie są. Nie wiem, no ja nie widziałem tego testu. Kasetkowy test z krwi pełnej z opuszki pasa. A, czyli mamy do czynienia pewnie z jakimś testem typu no, reakcji antygen przeciwciało i pewnie z jakimś progiem. No ale te testy kasetkowe były już wcześniej. One co prawda wykrywały białko, znaczy przeciwciało anty-N, no ale były też, o ile ja pamiętam, jakieś testy na anty-S. Nie umiem powiedzieć, czy ma to sens. Musimy zobaczyć taki test i zobaczyć przede wszystkim, jaka jest jego czułość i zakres zawartości, bo tu nam nie chodzi o to, żeby wykryć przeciwciała, czy są, czy nie, tylko wykryć, jaki jest ich poziom. Więc nie bardzo widzę zastosowanie dzisiaj na takie testy, no chyba, że mają jakiś głębszy jeszcze ukryty element, o którym tu nie wiemy. Czy jest sens szczepić dorosłą osobę przeciwko HPV? Tak, proszę Państwa, coraz więcej o tym się mówi, że szczepienie HPV powinno być upowszechniane również wśród osób dorosłych, ponieważ jest to element prewencji różnych nowotworów. Pamiętajmy, że nie chodzi nam tylko o raka szyjki macicy, to był bardzo no, słaby punkt kampanii tej szczepionki. Nam chodzi o nowotwory związane z przewlekłym zakażeniem wirusem brodawczaka. Wiemy, że są to nowotwory głowy, szyi, również męskich narządów płciowych, a więc nie ma powodu absolutnie do odraczania tej szczepionki, czy unikania tej szczepionki u osób dorosłych. Do granicy rejestracji, do granicy wieku rejestracji można używać tych szczepionek. No dobrze, drodzy Państwo, wydaje mi się, że na razie, o właśnie, tu jeszcze pani Ewa, którą pozdrawiam, podpowiada, szczepionki będą finansowane z funduszu medycznego. Planowany jest ich centralny zakup i bezpłatna dystrybucja, czyli co? Będziemy je zamawiać w agencji, tak jak szczepionki przeciw grypie w zeszłym roku, czy szczepionki przeciw COVID. No to ja bym bardzo chciał to zobaczyć. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Wiecie Państwo, że te szczepionki są dosyć kosztowne na rynku prywatnym. No jak to będzie wyglądało, jak to będzie dystrybuowane, jak będziemy sprawdzali rzetelność, to jest wielka pokusa, bo te szczepionki w innych wskazaniach da się sprzedać. Wiecie Państwo, ja nie chcę tu nic sugerować, ale dla 14-latka ta szczepionka będzie kosztowała 500 zł, a dla 12-13-latka będzie za darmo. Jaki będzie nadzór nad dystrybucją tych szczepionek? Kto będzie monitorował, żeby tu nie dochodziło do jakiejś patologii? No bardzo, bardzo, bardzo głośno o tym mówię, proszę Państwa, bo wiemy, że również nie brakuje nieuczciwości w naszym środowisku, musimy to jasno powiedzieć. Przecież COVID to też pokazał, że są ludzie, że byli ludzie, którzy czerpali zyski z pandemii w sposób nieuczciwy i szczepili, prawda, fałszywie i tak dalej, więc musimy być na to przygotowani, że również w momencie pojawienia się darmowej szczepionki, która ma odpowiednik na rynku dokładnie ten sam płatny, no nie wiem, może będzie jakaś forma nadzoru nad tym, ale obawiam się, patrząc na doświadczenia wcześniejsze, że może tu być pewien problem, prawda? Jak te szczepionki będą rozliczane, jak będzie sprawdzane, że rzeczywiście to dziecko, a nie inne dostało szczepionkę, no bardzo bym się tutaj głowił nad tym,
jak to zabezpieczyć, żeby nie stało się przedmiotem przestępstwa, jak również nawet zwykłej kradzieży, bo przecież wyobraźcie sobie Państwo, 20 szczepionek po 500 zł to jest niezła kwota i jeżeli te szczepionki będą w lodówce, no to po takie 10 tysięcy każdy się może schylić i z lodówki może to być skradzione. Także boję się, proszę Państwa, że to może być poważny problem i musimy to już dziś myśleć, jak zabezpieczyć nasze przychodnie przed nieuczciwością, przed zagrożeniem utratą takiej szczepionki, która jest no jednak bardzo kosztownym lekiem, tak, czy produktem. Drodzy Państwo, mamy 21:57, nie widzę szczególnie pytań nowych, będziemy powoli kończyć. Agnieszko? Nie, no ja czekam, że tak powiem, na ostatnie machanie ręką. No to machamy ręką, proszę Państwa. Mamy dzisiaj bardzo ciekawy wątek, który otworzyła Agnieszka, czyli higiena rąk. Widzę, że tutaj bardzo dużo jeszcze wpisów potem było na temat właśnie higieny rąk, więc bardzo temat gorący, widzę, i ciekawy, i Państwa ciekawiący, więc myślę, że spróbujemy coś przygotować. No może doktor Marcin zdecyduje się na za tydzień też coś przygotować. Zapraszamy. No i jest i wierszyk. Czekamy, o. Właśnie chciałem powiedzieć, i czekamy na podsumowanie, bo już dobija 22. Mamy też pewne, mamy dzisiaj 4 części. No więc proszę Państwa, czytajmy część pierwszą. Maju, oddaję Ci głos. Obecna wersja long covida, nader modna w świecie, wszystkim dziś się bardzo przyda, niczym worek na śmieci. O, proszę. No właśnie, takie to podsumowanie. No dobrze, czekamy na część drugą. Już jest. Dobra. Czytaj. Drobnostroje się super adaptują, choć przeżycia wywiera na nich presję, chęć przeżycia wywiera na nich presję, w przeciwieństwie do ludzi nie świrują i nie popadają w depresję. Jest wielki powód do zazdrości, albowiem u bakterii podziw budzi to, że mechanizmy odporności mają dużo lepsze niż u ludzi. No właśnie, dobrze, mamy już trójeczkę. Szukamy trójeczki, nie ma jeszcze trójeczki, chyba się jeszcze pisze. No właśnie, czekajmy jeszcze cierpliwie. Jest chyba już. Dobra, mamy, tak. Część trzecia. Dziś na edukację był niemal zamach, bowiem przyszło żyć nam w takich czasach, że Agnieszka w swych antybiogramach nie uznaje dziś już tego, co w nawiasach. Wzorem wielolekooporności my też stajemy się niepokorni, ucząc się w coraz większej ilości być wielopartyjnooporni. Wzorem obrotów tańcząc Jaifa, dziś z okazji Prima Aprila, przypomnę, że o technice iLife'a śpiewała już niegdyś Maryla. Gdy twoje córy gryzą pazury, gdy twoje żony piłują szpony. No właśnie, tak to było z tą hybrydą. No i Maja, zakończ. Głównie wśród męskiego grona kobiety kokietują biżuterią, jako że podoba się także ona, nawet i bakteriom. Autohybryda, jeszcze prąd pamięta, jadąc już na petrolu, a paznokieć hybryda, dotykając pacjenta, już szuka drobnoustroju. Nieźle, proszę Państwa, naprawdę uważam, że to są najwyższe loty. No te hybrydy nam bardzo mocno zepsuły nastroje w szpitalach, no ale niestety no nikt nie powiedział, że świat musi przyglądać się tym wynalazkom i krytycznie je oceniać. No cóż, Szanowni Państwo, kończąc dzisiejsze webinarium, no ja mam też taką chęć podsumowania, że niezawodny pan doktor Zygmunt wyciąga z tych naszych webinariów esencję, no i potem... I profesja paznokciolog to jest to, tak. Bardzo mi się podoba. Paznokciolog to jest to.
No dobrze, tak czy inaczej traktujemy to jako wyzwanie. Ręce i paznokcie będą na pewno tematem któregoś z najbliższych webinariów. Dziękuję serdecznie, Agnieszko, Maju. Dziękujemy. Państwu dziękujemy za aktywność. I wszyscy, proszę Państwa, proszę przećwiczyć literowanie od tyłu, tak. Wiadukt, tak. Proszę Państwa, życzę udanego wiaduktu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Dobranoc. Dobranoc.